Dlaczego ekspert w Bentleyu? Bo mądry Polak po Skodzie. Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Dzisiaj będzie o czymś, co dla niektórych może być kompletną podstawą podstaw, a z drugiej strony bardzo wiele dostajemy wiadomości czy komentarzy na temat tego, że Maćku, jak zacząć w biznesie albo... Ludzie się często zastanawiają, dlaczego świat tak działa. To choćby jak oglądam jakieś wywiady, materiały, reportaże, często są takie pytania, a dlaczego Lewandowski ma zegarek za 500 000, a pielęgniarka ratując ludziom życie dostaje 2500? Z tego odcinka dowiesz się dlaczego świat działa tak, jak działa. Spróbujemy to zrozumieć, a tak naprawdę trzeba to zrozumieć, jeżeli chcesz być tam, gdzie chcesz być. Tak to można podsumować. Będę dzisiaj więc mówić o kwadrancie przepływu pieniędzy. Wielu przedsiębiorców, którzy od 10 lat prowadzą swoje firmy, powiedzą na pierwszy rzut oka, że a, czytałem kiedyś książkę Kiyosakiego, kojarzę, ale tak naprawdę jakby sprawdzić, czy kojarzą w praktyce, czyli czy robią to, co trzeba, to by wyszło, że lipa, straszna lipa, ponieważ to jest łatwe w teorii, a trochę bardziej skomplikowane w praktyce. Dlatego też z jednej strony w pełni tu oddaję honory dla autora kwadrantu przepływu pieniędzy, który go wymyślił, czyli Roberta Kiyosakiego. Z drugiej chcę też dodać jakieś swoje przemyślenia związane z doświadczeniami moimi w biznesie, z moimi doświadczeniami w każdym z czterech kwadrantów, bo w każdym z nich byłem, więc mogłem dużo rzeczy zaobserwować, zobaczyć, jak to działa w Polsce wszystko, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Na początek dwa ogłoszenia, bo wy nie wiedzieliście, ale my mieliśmy blokadę na YouTube przez ostatnie 2 tygodnie. Kolejny film został usunięty. To był wywiad z Jackiem Wilkiem. Dostaliśmy informację w którymś momencie wprost, że nie wolno wypowiadać się na temat, pewien temat, który nas otacza od roku, w sposób sprzeczny z zaleceniami WHO. Także już padają takie frazy, że nie wolno nawet. W związku z czym jest to nasze ostatnie ostrzeżenie. My na szczęście mogliśmy przez te 2 tygodnie publikować filmy, dlatego że wgraliśmy je wcześniej, bo zawsze planujemy trochę do przodu, więc mogliśmy je po prostu odpublicznić, czy je opublikować, ale nie moglibyśmy wgrać niczego nowego przez ten czas. Mamy 4 blokady, kolejne usunięcie naszego filmu oznacza usunięcie tego kanału, co mam nadzieję się nie wydarzy. Jednocześnie przypominam, że mamy rezerwowy kanał Get Skills, który pierwotnie powstał po to, żeby tam promować nasz projekt Get Skills, czyli platformę edukacyjną, gdzie uczą różnych umiejętności ludzie, którzy są w nich top of the top. Ale coś mi mówi, że być może któregoś dnia faktycznie trzeba będzie tam przenieść ten program tutejszy, Bentleyowy, bo zaczyna to wyglądać dziwnie, no a jak się ma już 4 ostrzeżenia, to już jest limit po prostu. One się potem z czasem kasują, więc w sierpniu się coś tam jedno skasuje, ale no, musimy do tego czasu w ogóle dotrwać, więc różnie może być. Także tak to wygląda niestety, ale jednocześnie zapraszam, żeby wbijać na ten kanał Get Skills, bo tak jak mówię, jak tutaj nagle któregoś dnia tego nie będzie, to będzie tam. To się po prostu przenosimy, nie będziemy defetystami i nie będziemy się poddawać, rezygnować z całego programu, dlatego że robią pod górę, bo ogólnie to życie chyba na tym polega, że się idzie pod górę, nie? Zwłaszcza jak idziesz na szczyt, więc rzekłem mowę motywacyjną, także do rzeczy. Jeszcze mam informację a propos samego projektu GetSkills, że do końca tej niedzieli, czyli do godziny 23:59, ta niedziela to jest 24, 25 lipca, 24 strzelam, ale nie wiem czy dobrze, chyba 25 może, szkolenie z wystąpień publicznych, które nagraliśmy z Krzysztofem Ibiszem, jest w niższej cenie. Dodaliśmy do niego parę rzeczy pod wpływem wiadomości, które dostaliśmy od widzów, że mogłoby tam być więcej. Warto by było dodać na przykład możliwość wysłania swojego filmiku z wystąpieniem, żeby dostać informację zwrotną, więc dodaliśmy to. Dodamy w najbliższym czasie parę jeszcze dodatkowych modułów. Jednocześnie obniżyliśmy cenę, bo takie informacje też dostaliśmy od Was, czyli od rynku. Także myślę, że jest fajnie.
bo można na tym, to jest dobry produkt, no to jest dobry produkt, a Krzychu to jest dobry gość od tych rzeczy. Także zapraszam, bo tam jest do niedzieli dobry deal. Dobra, kwadrant przepływu pieniędzy. Ktoś z Was się interesuje rozwojem osobistym, na pewno czytał książkę Kiyosakiego. Robertowi Kiyosakiemu można zarzucać wiele, na przykład to, że w każdej ze swoich książek w sumie pisze o tym samym, albo to, że jego historia o bogatym i biednym ojcu, która polegała na tym, że on miał swojego rodowitego ojca, który był biedny, metaforycznie biedny, no nie byli bezdomni, ale no nie zarabiał dużo, był tam urzędnikiem, no i był bogaty ojciec, czyli ojciec jego kolegi, który był milionerem, biznesmenem, i on, Robert, mógł zobaczyć, odwiedzając swojego kumpla regularnie, jaka jest różnica w myśleniu tych dwóch ojców, no i ten bogaty go właśnie nauczył tego wszystkiego, o czym my w sumie dzisiaj będziemy mówić, tylko trochę bardziej z praktycznego może punktu widzenia. Niektórzy zarzucają Robertowi, że to już człowieka na starcie przekreśla, że wymyśla taką historię, bo potem wyciekło, że ta historia jest fikcją literacką i bogaty ojciec nigdy nie istniał. Nie było kogoś takiego. Więc to jest trochę niefajne, mi się to osobiście nie podoba. Jednocześnie rzutując to na całą karierę Kiyosakiego, to by było mega nie fair, ponieważ uważam, że kwadrant przepływu pieniędzy i to w jaki sposób Kiyosaki rozkminił i przekazał innym to, jak działa świat finansów, to jest nie do zastąpienia. To jest niesamowite. Tak proste i tak genialne. Więc ja dzisiaj do tego dorzucę swoje 7 groszy i może nawet 12 groszy i myślę, że coś z tego fajnego będzie. O co chodzi? Kwadrant przepływu pieniędzy, niektórzy mówią kwadrat, bo często jest to tak ustawiane w jakimś takim kwadracie. To jest sposób obchodzenia się pieniędzy, sposób traktowania pieniędzy, sposób ich robienia, można by kolokwialnie powiedzieć. I można robić pieniądze na 4 sposoby, takie bazowe oczywiście, bo w każdym z tych sposobów to jest milion innych, ale są 4 zasadnicze różnice. Bazowy sposób, dlaczego mówię bazowy? Bo najpopularniejszy, 95% ludzi go uprawia. To jest kwadrant P, czyli pracownik. Po angielsku jest to kwadrant E, czyli employee. Natomiast po polsku jest to P, czyli pracownik. Czyli pracuję u kogoś, znalazłem pracę, wysłałem CV, pracuję tam, przychodzę i tak dalej. I to jest klasyka gatunku. Do tego nas przygotowuje edukacja szkolna. Idziemy do szkoły i bardzo często słyszymy: róbcie to, uczcie się tego, to dostaniecie fajną pracę. Tak jakby to było jedyne, co jest na świecie. I my zaczynamy w to wierzyć, że to jest jedyne, co jest na świecie, i dlatego to jest dla nas nieuchwytne potem. Czyli z jednej strony, no my wiemy, że dobra, no, jak tamten gość podjeżdżał w Ferrari, to najprawdopodobniej on nie pracuje w markecie na kasie, tylko pewnie ma swoją firmę, więc gdzieś to tam w jelitkach czujemy, że jest jakaś różnica, ale nie do końca to łapiemy. Dobra, ale gdzie, w którym momencie, dlaczego i tak dalej? Dlaczego właśnie ta słynna pielęgniarka zarabia tak mało? Ponieważ jest w kwadrancie P, a możliwości finansowe kwadrantu P, o czym za chwilę będę mówić, są ograniczone gospodarką danego kraju. Co to oznacza? Że kwadrant P w Polsce i kwadrant P w Niemczech, a tym bardziej kwadrant P w Szwajcarii, to jest zupełnie coś innego. Czyli kwadrant P pod tytułem pielęgniarka w Szwajcarii to jest całkiem inny styl życia i możliwości finansowe odłożenia na emeryturę i tak dalej, niż kwadrant P w Polsce, kraju, który się zaczął rozwijać dużo później, więc nadgania. No i to jest brutalna rzeczywistość. No i można płakać, można się obrażać, że to jest wstrętne, że to jest podłe. Można nawet wymyślać jakieś szalone socjalistyczne wizje, że a może jak weźmiemy tym biznesmenom i damy tym pielęgniarkom, to dla wszystkich wystarczy i wszyscy będziemy bogaci, a to w ogóle nie o to chodzi, to jest szukanie rozwiązań tam, gdzie w ogóle nie ma problemu. W zasadzie wręcz przeciwnie, trzeba wspierać jak najbardziej przedsiębiorców, to szybciej dojdziemy do momentu, że pielęgniarka dostanie 20 tysięcy miesięcznie. I to jest jedyny sposób tak naprawdę, który niestety no albo jest nierozumiany przez w sumie chyba cywilizację współczesną, albo jest celowo ignorowany, bo opłaca się jednak coś innego robić, na zasadzie dawać kiełbasy wyborcze, rozdawać różne tam socjalistyczne prezenty, co się dzieje przecież teraz na całym świecie. Ale mniejsza o politykę, większa o ciebie, konkretnie o ciebie, czyli kwadrant P. Tutaj wartością, bo to, że my wybieramy któryś z 4 kwadrantów, to jest wartość, która nami kieruje. Jeżeli wybieramy kwadrant P, to najprawdopodobniej kieruje nami bezpieczeństwo, czyli nie chcemy mieć na głowie firmy, księgowości, kontroli skarbowych i tak dalej, możliwości zbankrutowania.
chcemy mieć stałą, bezpieczną pracę, umowę o pracę. Tam jest w tej umowie, że ja mogę mieć urlop, ktoś mi gwarantuje, że pojadę na wczasy, ktoś mi gwarantuje, że 10 będzie wypłata, ktoś mi gwarantuje, że jak zajdę w ciążę, ja mam taką przenoszoną już od ładnych parunastu lat i urodzić nie mogę. Ktoś mi gwarantuje, że wtedy dostanę macierzyński, ojcierzyński czy coś tam. Więc są takie gwarancje. Oczywiście, tu można trzeźwo spojrzeć na świat i zastanowić się, ile te gwarancje są warte. Zwłaszcza w tak niepewnych i dynamicznych czasach. Czy to na pewno jest coś takiego jeszcze jak bezpieczne zatrudnienie i tak dalej. Ale to jest na inną rozprawkę. Faktem jest, że ludzie idą do pracy, bo to jest bezpieczna opcja. Bezpieczna równa się najłatwiejsza. Znajdę pracę, mam. Dzięki, cześć. Lista zadań sama się robi. Przychodzę rano, mam gotowe rzeczy, które trzeba zrobić. Nie trzeba myśleć, trzeba je po prostu zrobić. Miło, łatwo, przyjemnie. Ma to na pewno swoje plusy i nie jest to dziwota, że dużo ludzi chce być właśnie tutaj. Inny kwadrant to jest kwadrant S, czyli samozatrudniony lub specjalista. Tutaj jest lekarz, tutaj jest szewc, tutaj jest prawnik, tutaj jest człowiek, który ma swoją firmę, ale to nie jest biznes ta firma. To nie jest coś takiego, że jak on wyjedzie na wczasy, to dalej hula, działa. Tak jak wiecie, McDonald's to jest biznes, gdzie właściciel McDonalda najprawdopodobniej nie wie, czym jest Opole, Katowice, czy do Warszawa pewnie wie, ale Krakowa mógłby już nie znać, a zarabia w tych wszystkich miastach, ponieważ stworzył system. Biznes tworzy system. Samozatrudniony jest pracą. To jest różnica między P i S, że pracownik ma pracę, tak? Znalazł pracę, ma pracę. Samozatrudniony jest pracą. On jest swoją pracą, czyli ktoś jest na przykład nauczycielem angielskiego, czyli jest w kwadrancie S. On jest swoją pracą, czyli idzie uczyć i wtedy on jest zarobkiem, można powiedzieć. Tak to wygląda. W biznesie to tak nie działa. W biznesie system zarabia. Czyli w biznesie może nie być nawet tego właściciela, biznesmena, bo może być na wczasach, ale system przez to nie przestaje działać. W McDonaldzie nie przestają wtedy podawać frytek, dlatego że właściciel jest w innym kraju. Wszystko działa. No wszystko to nigdy nie działa, ale ogólnie system działa i się nie rozpada i może się rozwijać i skalować. W związku z czym, kto wybiera kwadrant S, czyli samozatrudnienia, czyli żeby być specjalistą albo mieć firmę, w której pracujemy w sumie po 16 godzin na dobę przez 20 lat? Wiele osób, które to ogląda, właśnie się z tym mogą utożsamić. Czyli ja pierdzielę, przecież marzyłem, że i powtarzałem sobie, że jeszcze rok, jeszcze 2 lata, no jeszcze 3 maksymalnie. I tak od 30 lat. Od 30 lat wstaję rano i zapierdzielam do wieczora i nie jeżdżę na wczasy, bo mam poczucie winy, że miałbym sobie zrobić wolne. To jest kwadrant S i jego wady, o których za chwilę będziemy jeszcze mówić. Więc ogólnie kwadranty mają to do siebie, że na pierwszy rzut oka się wydają lepsze i gorsze na zasadzie, no lepiej być biznesmenem niż pracownikiem. Ale to nie jest takie oczywiste. To są fałszywe spory między kwadrantami, zupełnie niepotrzebne. Natomiast ja uważam, że jest jeden kwadrant gorszy od pozostałych i to jest kwadrant S właśnie. Czyli wcale nie P pracownik, bo często się tak myśli, a on jest biznesmenem, to pewnie powie, że najgorzej to by było być pracownikiem. Wcale tak nie uważam. Bardzo dobrze wspominam niektóre z moich etatów, które miałem w przeszłości. Nie wszystkie, ale niektóre naprawdę były spoko. Natomiast samozatrudnienie to jest chyba najgorsze, co może człowieka spotkać. Że nawet zarabia jakieś pieniądze, ale jest w złotej klatce, ma wieczne poczucie winy, bo zawsze pracuje za mało, nie umie tego zreorganizować, nie ufa ludziom na tyle, żeby oddać pałeczkę lepszym od siebie i tak dalej. A z kolei ma 100 razy więcej stresu, niż gdyby pracował na etacie i w zasadzie do niczego to nie prowadzi. Więc są wyjątki, są ludzie, którzy się w tym świetnie ogarniają, mają taki balans idealny, czyli taki nauczyciel angielskiego, który pracuje tyle godzin, ile chce i ani grama więcej, pasuje mu to, nie stresuje się tym, że na wakacjach nie zarabia, bo nie ma tych korepetycji na przykład. To jest sztuka, której ja zazdroszczę tym ludziom, przyznam szczerze. Zazdroszczę im, bo nigdy w kwadrancie S nie udało mi się takiego poziomu spokoju i harmonii osiągnąć. W związku z czym, kto wybiera S, czyli dlaczego pracownik to jest ktoś, kto wybiera bezpieczeństwo, no to kto idzie do kwadrantu S? Kto zakłada swoją małą działalność po to, żeby swoje umiejętności sprzedawać na godziny? No, człowiek, dla którego ważna jest wolność. To jest oczywiście paradoks, bo kwadrant S samozatrudnienia wcale tej wolności później zazwyczaj nie daje, ale częściowo spełnia tę obietnicę na zasadzie
No, że jak jestem samozatrudnionym, to sam sobie wybieram, gdzie sobie założę biuro, albo jak jestem dentystą, no to sam sobie wybieram, gdzie będę mieć gabinet, jak go urządzę, z kim będę pracować, czyli czy potrzebuję jakiegoś asystenta, asystentkę, czy nie potrzebuję. Sam sobie ich zrekrutuję, więc mogę wybrać. No, w korporacji ktoś pracuje w kwadrancie P, nie zawsze ma do wyboru, z kim on tam siedzi i nie zawsze lubi tych ludzi. Nie ma wpływu na szefa, no taki się trafił, trzeba by zmieniać pracę, żeby mieć innego szefa. W kwadrancie S ta swoboda jest dużo większa. Możemy sami wybrać, jak się będziemy rozliczać, jak będziemy się podatkować. Więc faktycznie ludzie, dla których wolność jest ważniejsza, wolą wskoczyć w tę złotą klatkę kwadrantu S, bo myślą, że robią kwadrant B, czyli biznes. Kto robi biznes? W kwadrancie B są ludzie, dla których wolność jest również ważna, ale nie chcą do tego dochodzić tylko swoim czasem. Oni chcą też korzystać z czasu i talentu innych ludzi. Kwadrant B to jest pełne zrozumienie tego, że są na świecie ludzie, którzy są 100 razy mądrzejsi od ciebie, szybsi, lepsi, ogarniają rzeczy, których ty nigdy nie ogarniesz. Ja rozumiem w swoich firmach, że są ludzie, którzy robią Facebooka, którzy robią TikToka, którzy robią płatne kampanie ads na takim poziomie, którego ja bym nie osiągnął przez 20 najbliższych lat i trzeba to wziąć na klatę, pogodzić się z tym i zamiast płakać, to wręcz przeciwnie, zrozumieć, że to jest niesamowite, że możemy stworzyć system, firmę, w której każdy robi to, w czym jest dobry. Ja gadam, ja zarządzam wszystkim, ja organizuję, pilnuję, pinguję, dbam o to, żeby to wszystko działało, tworzymy procedury, a każdy już tworzy swoją, pilnuje swoje działki i dzięki temu możemy świetnie się rozwijać i jeździć na wczasy choćby, co jest nie bez znaczenia, zwłaszcza, że jak wiele lat spędziłem w kwadrancie S, to wiedziałem, co to jest, że jak jedziesz na wczasy, to zawsze jest, kurczę, teraz nie zarabiam, jaki stres, ojej, przez ten tydzień wszystko się rozpadnie, o, straszne rzeczy. I wiem, że niektórzy z Was mogą się z tym utożsamić i mówią, kurczę, no, to jest właśnie to, czego my potrzebujemy, ten jeden przeskok taki, jak to zrobić, żeby z S przejść do B. Więc kwadrant B nie polega na tym, że jesteś swoją pracą, tylko że tworzysz system. Tam się tworzy system. Zrobić taki system, czyli procedury, zatrudnić odpowiednich ludzi, stworzyć taki układ między nimi, żeby każdy wiedział, że z tym się idzie do tego, to się wysyła do tego, to się robi tam. Tak jak tutaj jest system w tym programie, że ja przychodzę na gotowo, wszystko jest podpięte i tak dalej, nie muszę tego dotykać ani o tym myśleć, tym bardziej, że się na tym nie znam, więc byłoby to bez sensu. A później, jak skończę ględzić, to wychodzę z tego auta i tyle. I nie dotykam procesu produkcji, postprodukcji, obrabiania i tak dalej, ponieważ to nie jest mój element systemu i już. I dzięki temu to działa, bo każdy robi inną rzecz. Ktoś inny potem będzie promować ten odcinek na fejsie, ktoś inny będzie wycinać jego kawałki, wrzucać na TikToka i tak dalej. To jest właśnie system i system polega na tym, że on jest powtarzalny. Czyli tak jak my mamy odcinek co tydzień, to co tydzień nie trzeba tworzyć nowego systemu na nowo, tylko w zasadzie każdy robi swoje, nikt z nikim nie musi gadać. Każdy wie, każdy odpalony z automatu. To jest właśnie system. Największe systemy świata, takie jak McDonald's, no to jest przecież mistrzostwo świata. Pomijając oczywiście produkt, którego ja entuzjastą nie jestem, niemniej jednak, jeżeli chodzi o system biznesowy, to na przykład ktoś, kto pracował w McDonaldzie, to nie jest powód, żeby się z niego śmiać, że ty pytałeś, czy frytki do tego, tylko żeby mu zazdrościć. Ja zazdroszczę ludziom, którzy pracowali w McDonaldzie, ponieważ jakbym sam kiedyś miał takie doświadczenie, to by mi dużo szybciej przyszło robienie biznesu zamiast samozatrudnienia. Bo zobaczyć to wszystko od środka, to jest rzecz niesamowita. Jak te systemy tam działają, te podręczniki, te procedury, te zasady, których się nie łamie, mimo że się mogą z zewnątrz wydać absurdalne, a jednak one właśnie powodują, że tysiące restauracji mogą w tym samym czasie działać skutecznie i zarabiać miliony. Tak to po prostu działa w kwadrancie B. Więc to jest kwadrant B. No i jest kwadrant I, czyli inwestor. Czyli tutaj wartością jest również wolność, ale tę wolność inwestor uzyskuje poprzez pracę swoich pieniędzy. Czyli można tak powiedzieć, że biznesmen buduje system, który polega na pracy wielu ludzi, czyli nie tylko swojej, w przeciwieństwie do pracownika i samozatrudnionego, tak, którzy pracują, swoje godziny wymieniają na pieniądze. Biznesmen wymienia nie tylko swoje godziny. On robi synergię. Niektórzy, jak tego nie rozumieją, to myślą, czyli biznesmen to jest ten, który zarabia na pracy innych. On ich, to są tacy właśnie, wzbogaca się naszą pracą. No, to jest częściowo prawda, znaczy to jest prawda, ale to nie jest cała prawda. W sensie, dobry biznesmen to jest ktoś, kto bogaci ich wszystkich, czyli on wykorzystuje te swoje umiejętności nabyte, zarządzania, tworzenia tego wszystkiego, budowania systemu, które są rzadkimi umiejętnościami,
po to, żeby stworzyć bogactwo dla całego systemu, żeby móc spojrzeć tak, jak ja mogę spojrzeć swojemu zespołowi w oczy i powiedzieć, my mamy takie firmy, że naprawdę, nawet jak nam tutaj grożą, że nas z YouTube'a usuną, że to, że tamto, to tyle rzeczy musi się posypać, żeby ci ludzie stracili pracę, perspektywę najbliższych lat rozwoju, że no, dalej jest to możliwe, no bo jak jutro zginę, no to, to różnie może być, ale zawsze różnie może być, ale jednak można stwierdzić, kurczę, no my się w tej firmie bogacimy. Oni to mogą potwierdzić, ponieważ zapytasz ich i powiedzą, tak, my dziś mamy większą wypłatę niż pół roku temu, a pół roku temu mieliśmy większą niż rok temu. I cały czas idzie do przodu, mamy też więcej możliwości dodatkowych, czyli jakieś wczasy i tak dalej. Jest tego coraz więcej. Powoli, powoli do przodu, ale jednak cały system się bogaci. Więc wtedy to jest prawdziwy biznes. Także wtedy biznes zarabia pracą wielu rąk, a nie tylko dwóch. A inwestor z kolei zarabia pieniędzmi, czyli niekoniecznie pracą, może pośrednio na zasadzie, że jak on zainwestuje w fundusz inwestycyjny, no to tym funduszem ktoś zarządza i na tej pracy inwestor zarabia. Albo jak zainwestuje w czyjś biznes, w jakiś startup, no to ci ludzie robią ten biznes, a on zarabia. Ale ogólnie chodzi o to w inwestycjach, no, że masz pieniądze i te pieniądze się pomnażają. Zajmują się pracą zamiast ciebie. I no, brzmi to tak, jak się tego posłucha, że lepiej być biznesmenem i inwestorem niż pracownikiem i samozatrudnionym. I dla mnie to jest prawda, ale nie dla każdego to jest prawda i dlatego chciałbym to omówić teraz dokładniej, żeby to nie zostawić tego tak hop-siup, pogadał i sru, tylko że to jest trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli chcesz wyjaśnić to na przykład swoim dzieciom, to nie omieszkam wykorzystać tego momentu na reklamy wydawnictwa Expertia, bo mamy tam książkę Wielka Wyprawa Felicji, która to Felicja, zajączek z okładki, podróżuje przez świat, żeby uratować swojego braciszka i poznaje po drodze zwierzątka z czterech różnych kwadrantów. I razem ze swoimi dziećmi możecie analizować te kwadranty i zobaczyć, jak to działa. Expertia.com.pl, zapraszam, naprawdę dobra książka, mówiąc nieskromnie. W każdym razie, i teraz plusy i minusy każdego kwadrantu, czyli dlaczego tak działa świat, można powiedzieć. No to P, pracownik, po pierwsze bezpieczna praca, tak zwana. Oczywiście w naszych czasach bezpieczna praca to jest coś innego niż 50 lat temu, gdzie ktoś wchodził do fabryki w wieku 20 lat, wychodził w wieku 70. Teraz to się nie wydarzy, jest to nieprawdopodobne, a większości zawodów, które można dziś uprawiać, za 50 lat nawet nie będzie. Oczywiście ja bym nie był aż tak tutaj czarnolusterkowo nastawiony do świata, że roboty nas wybiją i już nie będzie co robić. Uważam, że zostaniemy przesunięci do pracy bardziej kreatywnej, co w zasadzie jest dużo całkiem pozytywną wiadomością, tak? Czyli no wiadomo, że roboty będą robiły fabryki, będą kierowcami, taksówkarzami, będą prowadziły Ubera w przyszłości, no bo wszystko na to wskazuje, to jest jednoznaczne. Ale będzie mnóstwo innych rzeczy, bardziej kreatywnych, których roboty nie będą robić. Zawsze będziemy chcieli zobaczyć serial z aktorem, albo do teatru pójść i zobaczyć tam aktorów, niż roboty. No zawsze tak będzie. Pewnie ktoś kiedyś zrobi robota grającego w sztuce teatralnej i to będzie jakaś atrakcja marketingowa, ale ogólnie będziemy chcieli widzieć ludzi. Będziemy chcieli, żeby grafik nam robił stronę, grafikę, żeby webmaster nam robił stronę, a nie robot. Tak to po prostu jest wiele rzeczy, żeby nawet żeby sprzedawcą był człowiek, żeby się uśmiechnął, żeby zagadał, żeby zbudował relacje. To są rzeczy, które przynajmniej za naszego życia roboty nie ogarną. Więc, no tak jak mówię, to bezpieczeństwo jest trochę iluzoryczne, ale jest to jakiś plus. No na pewno w porównaniu do samozatrudnionego, który założył wczoraj swoją firmę i nagle ma ZUS do płacenia, jeszcze nie daj Boże, bo zrobił JDG i tak dalej, no to jest nieporównywalne bezpieczeństwo w pracy etatowej, gdzie ktoś inny bierze na klatę obciążenia i skoro cię zatrudnił, to najprawdopodobniej go też na to stać. A samozatrudniony często otwiera firmę jeszcze nie mając na to pieniędzy tak naprawdę, bo liczy, że z tej firmy je zarobi, a wiadomo, że to różnie bywa. Więc plus bycia pracownikiem, bezpieczna praca. Co za tym idzie? Ogólnie małe ryzyko. No, nie wiem, co trzeba zrobić, będąc pracownikiem na etacie, żeby na przykład trafić za kratki, albo żeby mieć jakąś kontrolę, sprawę karną w ogóle i tak dalej. No to chyba już by trzeba było być lekarzem, który zaszył komuś, uciął komuś nie tą nogę. No trzeba po prostu ewidentnie się postarać, żeby mieć takie bardzo poważne problemy. Takie poważniejsze niż, że cię zwolnią, idziesz szukać pracy gdzieś indziej.
Więc naprawdę ryzyko jest małe. Prowadząc własną firmę, na przykład własną klinikę dentystyczną, tak, jak w Kwadrancie S, to ta odpowiedzialność już leci na ciebie bardziej. Jak ty komuś zepsujesz zęby, on przez to będzie mieć zakażenie i tak dalej, no to, to ty możesz mieć sprawę karną naprawdę. Wiecie, ile razy ja przez kilkanaście, przez, nie wiem, 17, 18 lat prowadzenia firm słyszałem albo czytałem maile pod tytułem to ja ci założę sprawę karną? Ostatnio chyba przedwczoraj. I tych spraw oczywiście było zero. Niedługo mamy w ogóle start kancelarii Ekspertia, to będę informować, także, bo tyle korzystamy z prawników, że w ogóle, ale też do umów, do pisania różnych kwitów i tak dalej, że stwierdziliśmy, że przyda się mieć w ogóle kancelarię, także robimy to na dniach, no ale tak czy inaczej, samo to, czy... że w kwadrancie P nie trzeba mieć tego na głowie, tak, że tej możliwości, która jest wprawdzie mało prawdopodobna, ale niby tam jest w tle, że no niektórzy przedsiębiorcy no mają sprawy karne i już, i muszą się stawiać w sądzie, tłumaczyć czegoś, bo coś zrobili nie tak, albo klientowi się wydaje, że coś zrobili nie tak. Różnie to bywa, no życie jest mega skomplikowane. Pracownik etatowy, jak jego firma zostanie posądzona, no to w zasadzie w większości przypadków no, będzie świadkiem i tyle. No. Nawet jak to on zawalił, to jednak firma bierze to, musi to wziąć na klatę i nie poradzisz. Także ryzyko bycia pracownikiem etatowym jest dużo mniejsze. Oczywiście ktoś powie, to jest różnica, gdzie ja pracuję, no bo jak pracuję na platformie wiertniczej, to mam ryzyko osobiste duże, bo mogę zginąć i tak dalej. Jasne. To jest wiadome, natomiast ja tak generalnie, upraszczając, porównuję te kwadranty. Kolejny element w pracy etatowej to może być, nie musi, nie zawsze, ale często jest fajne towarzystwo na Twoim poziomie, które Cię rozumie. 95% ludzi na świecie to są pracownicy etatowi i jest najwięcej, w związku z czym najłatwiej się dogadać, w sensie no siedzisz z nimi obok, macie na przykład open space'a, jest Was 6 osób, no i macie tą samą pracę, podobne zarobki, podobny zakres obowiązków, więc podobne też problemy i stresy, podobny temat z urlopem na przykład, łatwo się dogadać po prostu. Jeżeli trafisz na zespół fajnych ludzi, to naprawdę miło jest pracować. Ja bardzo dobrze wspominam moją pracę w ochronie, gdzie pracując w wieku chyba 19 lat, przy 240 godzinach zarabiałem 1200 zł do ręki, autentyk, ale jeżeli chodzi o ekipę, to tam było po prostu, to był jeden wielki stand-up. To po prostu jeszcze stand-upu w Polsce nie było, ale ta ekipa z ochrony to był jeden wielki stand-up. Tam po prostu się wszyscy ciągle śmiali. Same chłopy, takie proste, bezczelne, no wiecie, no jak ja. Taki humor siarczysty, beznadziejny, niskich lotów. Super, to było po prostu super. Dla 19-latka po prostu to była bajka. I to, że w środku nocy, znaczy dziś to mnie aż tak nie śmieszy z perspektywy przedsiębiorcy, ale wtedy to, że w środku nocy cała ekipa ochroniarzy, każdy jest po 6 dębowych mocnych i w ogóle ochraniamy płotu, nie wiadomo przed kim, ledwo chodząc, albo zamiast robić patrol, idźcie, kupcie leśny dzban w delikatesach. To było mega śmieszne. Na tamten etap życia naprawdę nie żałuję i uważam, że to było potrzebny krok do rozwoju. Więc to może być spoko. Praca na etacie, jak trafisz dobrych ludzi, a przedsiębiorcy, a ja robię program dla osób przedsiębiorczych, więc spotykam ich tysiące. Na ulicach gadamy, zbijamy sobie piątki i to jest klasyczny problem. Niektórzy mogą nie wiedzieć, jaki jest największy problem polskich przedsiębiorców? Nie ZUS, nie podatki, nie ciągłe zmiany w prawie i tak dalej, tylko samotność. Samotność w takim sensie nie, ojej, nikt mnie nie kocha, tylko samotność na zasadzie, mam nawet firmę całkiem niezłą, zatrudniam 15 osób, zarabiamy hajsy, wszystko się zgadza, mogę jeździć na wczasy, mam szczęśliwą rodzinę, ale ja nie mam przyjaciół, z którymi mogę pogadać o moich tematach. Bo przecież ja nie mogę, na przykład właściciel Biedronki nie będzie gadać z kasjerką z Biedronki o tym, że wiesz, Sonia, bo ja myślałem ostatnio, czy nie zbudować hotelu na Cyprze, ale martwi mnie to, że na Cyprze jest takie prawo, że nie szanują tam własności, bo już zabrali kiedyś ludziom pieniądze skąd, więc zastanawiam się, czy jak ja tam postawię hotel, to czy nie zbankrutuję. W dodatku bank mi to chce skredytować, ale na bardzo dużym wkładzie własnym, więc mogę stracić płynność i tak dalej. Nie da się takich rozmów prowadzić, jak się z różnych kwadrantów. To są inne światy, inne problemy, inne wyzwania, inne stresy i to jest... Jasne, jest pewien poziom, gdzie można
znaleźć jakąś nić porozumienia, tak? Czyli jak firma jest jeszcze w miarę mała, bardzo otwarta, u nas tak trochę jest, że wszyscy w sumie wszystko wiedzą, widzą, uczestniczą w tych wspólnych problemach, to trochę łatwiej to zrozumieć, ale jednak przedsiębiorcy bardzo często mówią, że no nie mogą, nie mogą, nie mają takich ludzi, z którymi mogliby się wzajemnie zmotywować, powiedzieć, że kurczę, stary, dobrze, może by coś zainwestować, może by jakiegoś flipa zrobić, jak zaoszczędziliśmy pieniądze. Brakuje im ludzi podobnych do siebie, w oku. I to jest, to mnie cieszy, że mamy ten program i tutaj możemy się trochę chociaż poznawać, a na platformie Nowoczesna Firma naszej, do której w sumie we wrześniu będziemy ją otwierać, to tam przedsiębiorcy się już poznają bliżej i na żywo i tak dalej, więc widzę, że jest taka potrzeba i to, tego nie ma w kwadrancie P. Tam masz samych ludzi, z którymi jesteś w stanie się dogadać. Co dalej? Znaczy, może nie samych, przesadzam, ale ogólnie to jest podobny schemat myślenia. Kolejna rzecz to jest nieczucie odpowiedzialności za innych i całą firmę. Tak, czyli czasem franek cię wkurza, że on nie wykonuje swoich obowiązków i przez to wkurzony klient dzwoni do ciebie, a nie do niego, ale jednak ogólnie to ty wiesz, że masz swoją działkę i jak księgowa zawali, coś źle policzy, to jest problem księgowej i szefa i niech się bujają z tym. To czasem może na ciebie wpłynąć, ale ogólnie to spoko. Natomiast jak ty masz swoją firmę, to każdy problem w twojej firmie jest twoim problemem. Mój kolega, który ma sieć pączkarni, przyjaciel nawet, pozdrawiam, miał taki problem, że jego pracownica kłóciła się ze swoją dziewczyną. Rozumiesz? I one się nie umiały dogadać. I się tam awanturowały i przez to, jak ta dziewczyna nagadała tej dziewczynie, to ta dziewczyna przychodziła do pracy wkurzona i była wredniejsza dla klientów. I to jest sprawa, która przecież jest bardzo prywatną sprawą tej jednej osoby. Jej życie prywatne, z kim, co i dlaczego, to jest wszystko jej sprawa, a jednak to wpływa na firmę mojego przyjaciela. To po prostu no, ma wpływ na obroty, bo klienci są wkurzeni, ktoś ich źle potraktował i tak dalej. I teraz trzeba załatwić, trzeba się zastanowić, czy w związku ta osoba może swoje sprawy prywatne zostawić w domu, czy umie to zrobić, czy trzeba coś pogadać, z kim zagadać. Potem się okazało, że ktoś coś komuś okradł z szatni, coś zniknęło i to jest zawsze twój problem. Mimo, że ciebie tam nie było, ty w tym nie uczestniczysz, to ciebie niby nie dotyczy, a jednak jak masz firmę, to wszystko ciebie dotyczy. Każda rzecz dotyczy ciebie. W kwadrancie P nie każda rzecz dotyczy ciebie i to jest duży plus, że na pewno jest mniej rzeczy na głowie i takiej odpowiedzialności za wszystko wszędzie wokół. I to jest na pewno spoko, że jest łatwiej. Pod tym kątem jest łatwiej i przyjemniej. Czyli tak samo ogarnianie właśnie tylko swojej działki, że ty, tak jak przedsiębiorca, musi być księgową, prawnikiem, menedżerem, liderem, charyzmatycznym mówcą, który motywuje swój zespół, wizjonerem i tak dalej. No tak, pracownik na etacie dostał do robienia to. Czasem to jest 7 rzeczy różnych. To u nas w firmach tak jest, że każdy robi naprawdę całe spektrum różnych rzeczy, bo mamy dużo tak zwanych generalistów w teamie, ale ogólnie jednak zawsze w firmach jest to jednak jakoś tak zawężone do pewnej działki, można się w tym dzięki temu wyspecjalizować lepiej i to jest na pewno pewien plus. Kolejna rzecz to jest możliwość zamknięcia drzwi. Znowu, ktoś z korporacji, który pracuje pod presją mobbingową, się z tym nie zgodzi, ale tak ogólnie w kwadrancie P to jest tak, że wybija godzina 15, 16, 17, zamykasz drzwi i idziesz stamtąd. I jeżeli nie wydarzyło się coś strasznego tego dnia, że cię zjechali, że się pokłóciłeś i tak dalej, to zamykasz drzwi, wracasz do domu, masz to gdzieś. Odpalasz piwko i mecz i jest spoko. Jedziesz na weekend, nic cię nie obchodzi. To w kwadrancie na przykład S jest w ogóle niemożliwe, w kwadrancie B jest trochę możliwe, ale nieprawdopodobne, do czego zaraz dojdę. Przedsiębiorcy nigdy nie zamykają drzwi. Nie ma czegoś takiego, że przedsiębiorca nawet jak siedzi i pije piwko w maladze, to nie myśli już o swojej firmie w tym czasie. Nie ma takiej opcji nawet. To jest technicznie niemożliwe. I oczywiście są ludzie, tacy jak ja, dla których, jeżeli to się da trzymać w ryzach, że to nie jest taka obsesja, że ciągły stres przez firmę, tylko ciągła kreatywność, myślenie o firmie. Idę do kibla na wycieczce i wychodzę z tego kibla z 3 nowymi pomysłami, zlecam na Signalu 3 nowe zadania i mnie to jeszcze napędza, przez to są moje wakacje lepsze. To jest spoko. Natomiast dla wielu ludzi, tak zwanych normalnych, zdrowych psychicznie, to jednak ten podział sfer życia
jest najzdrowszą opcją. Zamykam pracę, idę do domu, jestem teraz w domu. Zamykam dom, idę do pracy, teraz jestem w pracy. To jest dla większości ludzi najzdrowsza opcja i ona jest do osiągnięcia najłatwiej w kwadrancie P. Zamykam drzwi, wyłączam telefon służbowy, pałujcie się, nie ma mnie. W własnym biznesie takie rzeczy się nie dzieją. Także to jest plus na pewno kwadrantu P. No i co? I to, że ten kwadrant jest najłatwiejszy, nie dlatego, że on z założenia jest najłatwiejszy, tylko dlatego, że to jest ten jedyny kwadrant, do którego przygotowuje nas szkoła. Cały czas się mówi, rodzina też, czyli poszukasz kiedyś fajnej pracy albo będziesz mieć kiedyś fajną pracę. Ja uważam, że znalezienie fajnej pracy jest tak trudne, że łatwiej sobie zrobić fajną pracę. Po prostu, jak ja bym sobie miał wymyślić pracę, która spełnia wszystkie moje wygibasy i chęci, zachcianki, takie potrzeby kreatywności, realizowania się, edukowania innych i tak dalej, no to nie wiem, czy bym w ogóle znalazł. 100 razy łatwiej było zrobić swoją i tyle. No i tak też zrobiłem, ale łatwiej to jest oczywiście, używam w cudzysłowie, bo tak naprawdę to było cholernie trudne i wymagało lat, prób i błędów, płaczu, stresu, krwi i potu. Ale ogólnie to w kwadrancie P ja osobiście bym tego nie znalazł nigdy. W związku z czym plusem kwadrantu P jest, że on jest technicznie najłatwiejszy, bo każdy jest do niego w jakimś sensie przygotowany po latach edukacji szkolnej. No i co? Aha, no i szacun jeszcze. Szacun wśród większej ilości ludzi, ponieważ bycie pracownikiem w Polsce, jako że to jest coś, co uprawia większość, to jest spoko. Nie ma obciachu, że ty powiesz, że ludzie się pytają, gdzie pracujesz i ty mówisz, gdzie pracujesz. No, wiadomo, są wyjątki, bo są takie zakłady pracy, które się, nie wiem, jak ja bym do dziś był śmieciarzem, to mimo, że ja w tym absolutnie nie widziałem nic złego, że byłem śmieciarzem przez parę miesięcy, wręcz to bardzo dobrze wspominam, niesamowita szkoła charakteru. Było tam naprawdę fajnie, poza finansami. Ale tak ogólnie to było to całkiem niezłe doświadczenie, ale ja mówię o społecznym odbiorze, tak? Czyli że społeczeństwo ma jakieś swoje hierarchie, one nie zawsze, a bardzo często nie są uczciwe. No i w tych hierarchiach jest tam, no ten jest śmieciarzem, to gorzej, a ta jest pielęgniarką, to lepiej, ale jak ten jest lekarzem, to jeszcze lepiej. To wszystko jest bez sensu i my wiemy, że to jest bez sensu, ale tak jest. Więc można się popłakać, no albo stwierdzić, no tak jest, no i co? Co ja ci na to poradzę? A jednak to też jest potrzeba, którą my wszyscy mamy, taka akceptacji społecznej. W związku z czym, tak czy inaczej, już abstrahując od różnych miejsc pracy, pracownik etatowy ma największe szanse na akceptację społeczną. Dlaczego? Ponieważ żyjemy w kulturze coraz bardziej socjalizującej się, czyli coraz więcej rządzących, zwłaszcza w zachodniej Europie, idzie w to. I w Stanach teraz już też. Rozdawnictwo, bony, talony, pieniążki, macie, drukujemy, rozdajemy, tylko na nas zagłosujcie. Klasyka gatunku, to działa, działało, będzie działać, więc czemu mieliby zmienić kierunek? Sam byś tak pewnie robił na ich miejscu. W każdym razie tak to jest, w związku z czym socjalizm idzie coraz bardziej, a w socjalizmie bardzo ważne jest, żeby polaryzować grupy ludzi i żeby mieć zawsze jakiegoś takiego wroga. Socjalizm jako wroga ma przedsiębiorcę. Przedsiębiorca jest zły, bo robi kasę, bo patrzcie, on ma fajne auto, a wy nie. I w ogóle to przez niego. No, jak on by zarabiał mniej, to pielęgniarka by była multimiliarderką. W magiczny sposób. Ludzie tego nie liczą, bo nie znają się na liczbach, nie wiedzą, jak to działa. Nie policzą sobie, a co by było, jakby faktycznie 100 najbogatszych Polaków wziąć im 100% tych pieniędzy i rozdać tym wszystkim zarabiającym mało. Czy naprawdę wszyscy będziemy milionerami, czy może tych pieniędzy najbogatszych jednak jest dużo mniej niż nam się wydaje? I co dalej się stanie, jak ci wszyscy najbogatsi, jak my im weźmiemy pieniądze, to oni się wyprowadzą z Polski i będą zatrudniać nie nas Polaków, tylko Bahamczyków albo jakichś innych gdzieś tam. Czy my wiemy to? No, nie wiemy, bo nas tego nie edukują, a te frazesy na zasadzie wziąć bogatym, wytępić klasę średnią, dać biednym, to tak fajnie złoto brzmi kolorowo i nikt się nad tym, albo niewystarczająca ilość osób nie zastanawia się nad logiką w tym wszystkim. Więc bycie pracownikiem etatowym jest społecznie na pewno dużo bardziej akceptowalne niż bycie przedsiębiorcą. W Polsce by i tak jestem pod wrażeniem naszego kraju, naszego narodu. To jest niesamowite. Ja mam wrażenie, że obojętnie co tu się próbuje robić, to naród polski jednak daje radę. Nawet jak czytałem komentarze pod odcinkiem, który nagrałem tam parę miesięcy temu, o socjalizm versus kapitalizm. I ja byłem przekonany,
że się najem hejtu po tym odcinku, że no przecież taki jest socjalizm teraz w Europie, że po prostu zjedzą mnie, nie będą się mogli z tym pogodzić, co ja tam mówię. Bazowe podstawy ekonomii tak naprawdę, ale w tych czasach to już... A tu się okazało, że nie. Że w Hiszpanii to by mnie zniszczyli za to pewnie, w UK to samo, ale Polacy w pełni to kumają. Tak, to jest oczywiste, tak to działa. Więc jestem przepełniony nadzieją mimo wszystko, mimo różnych doniesień medialnych i tak dalej, to jestem przepełniony nadzieją, że naród polski, niezależnie od tego, co go spotyka, to sobie świetnie radzi. To jest naprawdę, napawa mnie dumą, ale tak autentycznie, bez ściemy, tak mnie to napawa dumą, więc mimo wszystko uważam, że w Polsce to bycie przedsiębiorcą po latach transformacji ostatnich wcale już nie jest odbierane aż tak źle. Czyli że teraz to już ten Janusz, co to jego główną motywacją życiową jest 500+, to on pewnie mówi, że tam biznesmeny, złodzieje, ale taki normalny człowiek w wieku 20-25 lat rzadko ma takie przekonania. Że on mówi, kurczę, no ktoś robi startup, fajnie robi, ja może się w tym nie czuję, a może się czuję, nie wiem, ale nie ma już nie ma takiej wrogości. A ja pamiętam, że ona była 30 lat temu choćby. Także i tak idziemy w dobrą stronę. Niemniej jednak zawsze bycie pracownikiem etatowym to jest opcja też społecznie najbezpieczniejsza, akceptowalna i tyle. No ale są oczywiście wady. Główna wada to jest oczywiście słaba kasa. Nie zawsze, w Szwajcarii na przykład nie, bo to wszystko zależy od gospodarki kraju, jak powiedziałem wcześniej, ale w Polsce pracownik etatowy oznacza małe pieniądze. Oczywiście. Wszystko zależy jeszcze od definicji, bo ktoś pracuje w korporacji, zarabia 7 i to są duże pieniądze dla niego. Ale ktoś inny powie, ja chcę budować firmę i zatrudniać 20 osób, więc jak ja bym zarabiał 7, no to znaczy, że ja zarabiam minus 80. Tak, bo jak ja mam kosztów na przykład 90, ktoś powie, jakiś przedsiębiorca, to jak ja zarobię 91 tysięcy, to ktoś, kto nigdy nie robił biznesu, spojrzy z zewnątrz i powie, wow, on zarobił 91 tysięcy w miesiącu. A ktoś, kto robił biznes i to rozumie, powie, ja pierdzielę, on zarobił 1000. Mniej niż gdyby został śmieciarzem dalej. No bo miał kosztów 90, zatrudnił ludzi, płaci wszystkim, płaci podatki, został mu 1000 nadwyżki. No i co to jest? A w przyszłym miesiącu zarobi 87, czyli musi pożyczyć od kogoś 3, żeby zapłacić koszty brakujące, na które nie zarobi. Rozumiesz, on zarabia, nawet jak zarobi 87 tysięcy miesięcznie, to on jest w plecy. I to jest minus kwadrantu B na przykład, albo S. Natomiast minus kwadrantu P jest, że tam 80, 30, 20 zazwyczaj też jest nierealne. Oczywiście, ja wiem, są prace na etacie w PZPN-ie, w firmach państwowych, ale zakładam, że my mówimy o takich etatach osiągalnych dla każdego zwykłego szaraczka, takiego jak my. Także wtedy w Polsce niestety jest to brutalne. No i co ja mogę powiedzieć? Zawsze jest to pytanie czasem w wywiadach, czy to jest sprawiedliwe, że ktoś ma zegarek za 500 000, a pielęgniarka zarabia 2,5 tysiąca? Ja nie wiem. Ja nie wiem, ja się nie poczuwam do odpowiedzialności. Wiem na pewno, i to na 100%, że zabierając tamtemu ten zegarek, wcale nie spowodujemy, że pielęgniarce będzie lepiej. Uważam wręcz przeciwnie, że im więcej ludzi będzie zmotywowanych do robienia dużej kasy, to tym lepiej oni będą traktować swoich pracowników, będzie ich stać na płacenie im więcej i to jest jedyna droga, żeby pielęgniarka kiedyś zarabiała 20, jak w Szwajcarii. Jedyna droga. Nie widzę innej, po prostu nie widzę innej. Czy można płakać nad tym, że tak jest, że ktoś nagrywa zboczone filmy na YouTube'a i zarabia na tym 50 koła, a pielęgniarka 2,5 ratując ludzi? No boli, no ale jest wiele takich rzeczy na świecie i można albo nad tym płakać, albo wziąć to na klatę, zrozumieć zasady gry i starać się po pierwsze zadbać o swoje dobro, a po drugie docelowo, dzięki temu, że już nasze dobro jest zabezpieczone, to wtedy próbować chociaż zmieniać ten świat. Tak jak ja go próbuję zmieniać, mówiąc o tym, że precz z kredytami, precz z kartami kredytowymi, precz z najmem terminowym, precz z torturowaniem zwierząt, które jest podłe i wstrętne i nie powinno się tego robić w ogóle pod żadnym pozorem i z żadnego pretekstu, że my głodni, my mięsożercy, inne bzdety i tak dalej. I próbuję zmieniać ten świat, czasem skutecznie, czasem mniej, a całego nie zmienię i to też czasem boli i wkurza. Ale tak po prostu jest. Takie są zasady gry. Tak było, jest i jeszcze przez jakiś czas będzie. Więc kwadrant P na pewno nie uczyni cię bogatym. No nie ma takiej opcji. Oprócz tego brak wyboru kolegów, tak? Czyli jak trafisz na firmę, gdzie nie lubisz tych ludzi, z którymi pracujesz, niewiele z tym możesz zrobić. No co poradzisz? Masz tam ludzi zawistnych na przykład i tak dalej. No i co?
No nic, no. To jest minus kwadrantu P. Zależność od szefa. Czyli szef tak samo. Trafił ci się jakiś, który ci źle traktuje, no ale jakoś trzeba się z nim dogadać, chyba że chcesz zmienić pracę. Albo on ci mówi, że ty wtedy i wtedy masz być w pracy, albo wtedy nie możesz pojechać na wczasy, bo wtedy to będzie tragedia. To jest zależność od szefa, która spowodowała, że ja przeszedłem z kwadrantu P do kwadrantu S. Bo któregoś dnia, jak pracowałem w ochronie, to był mój ostatni etat, szefu mówi: Maćku, przyjdź w Wigilię na ochronę, 12 godzin. Ja mówię: nie ma takiej opcji. On mówi: no to przychodzisz w Sylwestra o 6 rano jako kierowca grupy interwencyjnej. I spojrzałem na te dwie opcje i stwierdziłem: dobra, to już wolę święta z rodziną i poświęcę się, w nowy rok przyjdę, bo to nowy rok, 1 stycznia. No i 1 stycznia o 6 rano, jak musiałem przyjść, jeszcze jako 19-latek, więc wiesz, 1 stycznia być o 6 rano kierowcą, to było takie nierealistyczne bardzo, więc trzeba się było strasznie poświęcić. Prosto tak naprawdę z imprezy sylwestrowej poszedłem jako ten kierowca i tego dnia stwierdziłem, że ja już tu nie wracam. Ja nie mogę tak żyć, że ktoś mi mówi, że ja mam tu być w pracy. Ja, jak sam bym to sobie powiedział, sam bym zdecydował, że 1 stycznia o 6 rano będę kierowcą, spoko. Ale jak ktoś mi to powiedział, to nie ma takiej opcji. Więc to jest ta zależność od szefa, która dla niektórych nie jest żadnym problemem, a dla innych jest ogromnym problemem. Więc są tacy ludzie, którzy po prostu zawsze mają problem z szefem. Ja tak miałem. Każdy szef, z każdym szefem w życiu miałem spinę. I w końcu stwierdziłem, że to chyba jest znak, że coś jest nie tak. No i co? I minus jest też taki, że jak się spojrzy trzeźwiej, to jest brak bezpieczeństwa w kwadrancie P. Bo jak zarabiasz mało, to nie możesz sobie odłożyć za dużo pieniędzy, nie możesz się przygotować na cięższe czasy, na to, że cię zwolnią i tak dalej. Więc to bezpieczeństwo z jednej strony, a tak naprawdę z drugiej to jego brak, no bo jak nie możesz zarobić nigdy 15 tysięcy miesięcznie, czyli tylu, żeby mieć na życie, a całą resztę móc odłożyć i sobie zabezpieczyć, choćby w skarpecie, niech już będzie, ale jednak mieć i mieć tą świadomość, że dobra, za 5 lat będę mieć poduszkę finansową na 3 lata życia bez pracy. Na etacie się tego prawie nie da zrobić. No to jednak to nie jest bezpieczeństwo, no nie? To jak tu mówić o bezpieczeństwie? Jeżeli jedyną formą kupna domu jest kredyt na 30 lat, który zżera ci 60% wypłaty na przykład, to co to jest za bezpieczeństwo, jeżeli wystarczy, że NBP zmieni stopy procentowe w górę i leżysz i kwiczysz? A jeszcze jak w tym czasie byś zachorował, nie daj Boże, albo był zwolniony, no to co ja tu, to nie trzeba teoretyzować. Wielu widzów teraz może kliknąć łapkę w górę i powiedzieć: tak, wiem o czym mówisz, o. No tak, przykre doświadczenie, ale tak jest. Więc i kolejna rzecz z tym związana, ostatnia wada kwadrantu P z takich kluczowych, brak spadku, zabezpieczenia rodziny. Tak, pracujesz na etacie, nie przekażesz swojego etatu swoim dzieciom. Albo jakbyś dziś umarł, to nie ma za bardzo niczego, co oni mogliby przejąć. Oczywiście, my chcemy żyć jak najdłużej, chcemy być zdrowi i tak dalej, no ale znowu pokora wymaga zrozumienia, że jutro nas tak może zabraknąć. I tak może być, no jak tak ma być, to tak będzie. Świat decyduje. W związku z czym w kwadrancie P jest bardzo mało możliwości zabezpieczenia rodziny. Dobra, przechodzimy do kwadrantu S. Plusy to jest większa kasa, tak? Jesteś dentystą, jesteś lekarzem, jesteś prawnikiem, nagle możesz zobaczyć 20-30 tysięcy miesięcznie. Otwierasz swój zakład masażu, swoje lekcje angielskiego, możesz zobaczyć 7, 8, 12 tysięcy miesięcznie i nagle jest taki przeskok, że jak to? To na etacie mi płacili 3 tysiące za charówkę, a tutaj no za jeszcze większą charówkę zazwyczaj, o czym za chwilę, ale mogę mieć 12. Więc to jest niewątpliwy plus, że kwadrant S daje możliwość, to ważne, nie, kwadrant S nie daje większych pieniędzy, on daje możliwość większych pieniędzy, bo on równie dobrze daje możliwość zostania bankrutem, co mi się zresztą udało zrobić w tym kwadrancie, więc to nie jest pewność. Natomiast daje możliwość zarabiania dużo większych pieniędzy. Dla kogoś, kto 30 lat siedzi w kwadrancie P, jak słyszy takie rzeczy, że jak to? Ktoś zakłada firmę i w pierwszym roku zaczyna zarabiać po 18 tysięcy miesięcznie, to jest jakby tak, jak ten emotikonek, że głowa wybucha. A dla ludzi samozatrudnionych to jest, no tak, to jest możliwe, ale z drugiej strony część tych pieniędzy trzeba reinwestować, być może trzeba kogoś zatrudnić, być może trzeba koszty, a podatek, a to, a księgowa, różne rzeczy są, często te 18 to się nagle zmienia w 8, ale to już zostawmy. Ogólnie prawdą jest, że kwadrant S daje większe możliwości finansowe. Kwadrant S daje też możliwość zarabiania na swojej pasji.
W kwadrancie P to też jest możliwe, tylko że trzeba dłużej szukać, bo jak jesteś jakiegoś rodzaju, nie wiem, artystą, grafikiem i tak dalej, no to znalezienie odpowiedniej pracy, która cię będzie w pełni cię realizowała, trochę trwa. Jest możliwe, ale trochę trudniejsze. W kwadrancie S to jest do zrobienia dosłownie w jeden dzień, bo wymyślasz sobie, co jest twoją pasją, idziesz zarejestrować firmę i jutro ją masz, albo jak to jest spółka, to powiedzmy masz ją za 4 dni i gra. Dzięki, cześć, gotowe. I już robisz swoją pasję, więc to jest na pewno dużo łatwiejsze w kwadrancie S. Kolejna rzecz to jest możliwość oszczędzania na podatkach, tak? Bo jak pracujesz na etacie, no to masz umowę i podatki są zabierane, zanim ty dostaniesz pieniądze. Tak, czyli żebyś ty dostał 3,5 tysiąca, pracodawca zostanie ograbiony z 5,5 tysiąca, 2 tysiące idą w niepamięć, idą się walić pod pretekstem jakichś obietnic, że ty dostaniesz super emeryturę, cudawianki, nie wiadomo co. Jak to będzie, to zobaczymy, no ale ogólnie tak to działa. W samozatrudnieniu ty dostajesz całość pieniędzy od klientów, a potem decydujesz, co z tym zrobić. Czyli czy ty chcesz w ogóle płacić duży ZUS, możesz, mając małą firmę na początku, przez 2 lata płacić niższy ZUS, a możesz wcale nie płacić ZUS-u. Wbijasz na przykład na nasz kurs sekretyspółek.pl, uczysz się, jak zakładać spółkę ZOO i dlaczego powinieneś to robić i nagle nie płacisz ZUS-u wcale. Rozumiesz, to już jest kilka stów do 1500 oszczędności miesięcznie. Potem znowu, jak pracujesz na etacie, nie daj Boże zarabiasz dużo, to wbijasz w jakieś wyższe progi podatkowe, płacisz kilkanaście albo 32% podatku, zakładasz firmę, na ryczałcie to możesz płacić nawet 3% od przychodu, albo 8,5%, albo jak jesteś spółką, to płacisz 9% od dochodu. To praktycznie zawsze jest mniej niż dla pracownika etatowego. Zawsze. Przedsiębiorca płaci zawsze procentowo, znaczy zawsze, jeżeli ma chociaż trochę łeb na karku. Bo znam takich przedsiębiorców, którzy weszli w jakiś drugi próg podatkowy i jeszcze płacą daninę solidarnościową, bo się jakoś nie zorientowali od 3 lat. No, ale to dobra, to jest kwestia, że ci ludzie muszą zacząć oglądać ten program i kupować nasze książki, się edukować. To wtedy na przykład taka 48-godzinna doba, nauczą się tworzyć procedury, lepiej zarządzać swoją firmą. Expertia.com.pl. No ale dobra, już tak serio, to jest właśnie to, że jednak łatwiej jest płacić legalnie, to jest słowo klucz, legalnie niższe podatki. Bo ja nie mówię o tym, że tam robić jakieś dziwne wały, fałszywe faktury fabrykować i tak dalej, tylko mówię ci legalnie, zakładasz spółkę z o.o., to masz podatek dochodowy 9%. Tak jest prawo w Polsce. To czyni Polskę po części rajem podatkowym. Dziwnie to brzmi, no ale tak jest. No 9% to jest mega niski podatek. Możliwość robienia ryczałtu do 2 milionów euro rocznie. To niesamowite możliwości. Także takich możliwości w pracy na etacie nie ma, więc to jest ogromny plus i przez to też łatwiej dojść do większych pieniędzy w kwadrancie S. Kolejna rzecz to jest ustalenie swojego grafiku, czyli że to ty decydujesz, kiedy pracujesz, kto jest twoją grupą docelową, czyli ja chcę być dentystą, więc chcę pracować z takimi ludźmi, tak, że, czyli nawet współpracowników sobie sam dobierasz, bo ty ich zatrudniasz, ty sobie wybierasz asystentkę, ty sobie wybierasz klientów, tak, bo definiujesz swoją grupę docelową. Jak chcesz być nauczycielem angielskiego, to ty wybierasz, czy będziesz uczyć maturzystów, czy biznesmenów, czy kogoś tam, więc to jest niesamowita swoboda, której w pracy na etacie nie ma. Oczywiście jest taki żart wśród samozatrudnionych, że fajnie jest prowadzić swoją firmę, bo pracujesz wtedy, kiedy chcesz, pod warunkiem, że chcesz pracować zawsze. No i w tym siarczystym powiedzeniu niestety jest dużo prawdy, zwłaszcza w kwadrancie S. Bo tu to jest, ta wolność jest taka bardzo teoretyczna, o czym jeszcze za chwilę, natomiast przynajmniej na początku ona się rzuca w oczy, że rzeczywiście sam sobie wybrał pracę. Ja 17 czy 18 lat temu stwierdziłem, lubię języki obce i poprowadziłem szkolenie z języków obcych. Nikt mi tego nie musiał wymyślać, nikt mnie nie musiał zmuszać. Wszystko mogłem, wiesz, tak kreatywnie usiąść i stwierdzić, co ja bardzo lubię i języki. Co jeszcze lubię? Edukować innych. To co zrobię? Wystąpię, poprowadzę szkolenie i będę ich uczyć języków. No i zrobiłem. Wolność, którą mają tylko przedsiębiorcy. Mogą sobie wymyślić jutro, że sprzedają obrazy namalowane, i że będą to obrazy, które służą do optymalizacji podatkowej, bo też są takie i se robią. No, każdy najgłupszy nawet pomysł można zrobić, albo najdziwniejszy, albo najbardziej absurdalny i tyle. My właśnie tłumaczymy Misia Ekspertusia na język węgierski, niedługo będzie i będziemy próbować wejść do węgierskich księgarni. Dlaczego? Bo tak. To jest główny powód, bo tak, nie potrzebujemy tego ani z przyczyn finansowych, ani jakoś. Węgry to nie jest taki rynek, że Węgry, panie, Węgry. Tylko
stwierdziłem, kurczę, no mamy zasoby, bo mamy człowieka w zespole, który gada po węgiersku, on ma trochę więcej czasu, mamy misia ekspertusia, świetnie to działa. Czemu by tego nie spróbować? A co nam szkodzi? No nic. Najwyżej stracimy trochę pieniędzy, no ale na tym etapie możemy i już. I to jest wolność, którą się ma tylko prowadząc swoją firmę. No i minusy. Dlaczego kwadrant S mimo wszystko uważam za dno dna? Po pierwsze, to jest złota klatka. Czyli nawet jeżeli w tym kwadrancie zaczniesz zarabiać 20, 30, 50 tysięcy miesięcznie, to pracujesz ciągle, wszystko jest na tobie, jak przestaniesz pracować, przestajesz zarabiać, jesteś w klatce, totalnej klatce. Nigdy nie ma zamknięcia drzwi. I później jest taka pani lekarz, pani doktor, którą, u której kiedyś leczyłem swoje dzieci, była świetną ekspertką, znaczy jest, mam nadzieję, rewelacyjna. Dobre diagnozy i jednocześnie nie było takiego wciskactwa farmaceutycznego, że na wszystko od razu leki i tak dalej. Bardzo kompetentna osoba. I wiesz co? Jak się umawiałeś, to raz miałeś termin na 7 rano, raz na 14, a raz na 22. Ja tam o każdej porze u niej byłem. I ona miała takiego garba, w wieku chyba 40 lat, młoda babeczka, bo ona ciągle siedziała przy tych receptach, przy tym biureczku. I to było smutne takie. Ja nie wątpiłem, znaczy nie musiałem wątpić. Widziałem jej dom, widziałem jej mini klinikę, widziałem samochody, które miała tam postawione, więc to była idealna definicja złotej klatki. Wiedzie się, z zewnątrz wygląda super. Można pochwalić się torebką, można powiedzieć, że gdyby chciała, to by ją było stać na podróż dookoła świata. Tylko że podczas tej podróży by pewnie zbankrutowała, bo by nie pracowała. Albo nawet jakby nie zbankrutowała, bo coś oszczędziła wcześniej, to miałaby straszne wyrzuty sumienia, że ja teraz nie pracuję, nie przyjmuję pacjentów, co teraz, ojej, a stres, a wakacje. Wakacje to zawsze strata dla takiej osoby. To jest bardzo duża wada kwadrantu S, jako jedynego, że w kwadrancie S każde wakacje to jest bezpośrednia strata w twojej firmie. Więc to zawsze boli, zawsze to jest takie myślenie, czy ja powinienem w ogóle w czasy, a może sobie odpuszczę. Znam przedsiębiorców z kwadrantu S, którzy od 10 lat nie byli na wczasach. Jeżeli nie byłeś od 10 lat na wczasach, od 10 latach, no, lat na wczasach, to jest szansa, że kwadrant S cię dopadł. I to już jest czas na szukanie zmian. Praca w opór, 320 godzin miesięcznie, to się dzieje w kwadrancie S. W kwadrancie B też, ale tylko na początku. Przez pierwszy rok, dwa się zapierdziela, bo nie ma innego wyjścia. Ale kwadrant S to jest standard, tam można tak przez 30 lat żyć, pracując zawsze. W soboty, niedzielę, świątek, piątek. Ja pamiętam, jak byłem w kwadrancie S, byłem na jednym szkoleniu, kobieta wychodzi na środek i mówi, pamiętam, jak podjęłam decyzję, że w niedzielę nie będę już nigdy pracowała, żeby zawsze mieć jeden dzień na reset. I ja pamiętam swoją reakcję wtedy. Siedzę na tym szkoleniu jako przedsiębiorca z, nie wiem, 10-letnim stażem. Siedzę i mówię, ja pierdzielę. Przecież to jest niemożliwe. I ona naprawdę, przecież ja wiedziałem, że ona była multimilionerką, jeździła fajnym autem, bywała na wczasach. Ja mówię, i ona nie pracuje w niedzielę? To był taki mindfuck, że jak to jest możliwe, żeby nie pracować w niedzielę też i jednocześnie mieć efekty. I pamiętam, to była taka rewolucyjna zmiana. Ktoś, pracownik etatowy by pomyślał, no wieczorek, ty jesteś debil, no po prostu niepojęte, co ty masz w głowie? Ale po latach w kwadrancie S to się takie rzeczy w głowie dzieją, że to jest po prostu trochę jak uzależnienie od narkotyków albo alkoholu, no. Że to po prostu, to trzeba leczyć, no, to trzeba leczyć. To jest chore, a często ten, kto jest w problemie, sam tego nie widzi. Więc kwadrant S uważam, że trzeba leczyć. Co jeszcze? Tak naprawdę to kwadrant S to jest to samo co P. Jesteś pracownikiem, tylko że sam u siebie, no. Sam stworzyłeś sobie pracę, wymyśliłeś sobie zasady i pracujesz. Trochę masz więcej możliwości, trochę masz więcej obowiązków, ale ogólnie to w sumie wychodzi na to samo i jest też limit skalowania. Czyli tak jak ja ci mówię, że se zrobię misia ekspertusia po węgiersku, to w kwadrancie S nie ma czegoś takiego. Dlaczego? Bo kwadrant S oznacza, że ciągle pracujesz, wszystko robisz ty, więc nie masz rezerwy finansowej na to, żeby ktoś ci tłumaczył książkę. Nie masz czasu, żeby się samemu nauczyć węgierskiego i se to tłumaczyć. Nie masz czasu, żeby robić marketing na Węgrzech tej książki, więc nigdy nie zrobisz czegoś takiego. Nigdy. Bo jest limit skalowania. No ileś mogę zrobić, ale tu jest sufit. No dalej nie przejdę. To jest bardzo duża wada kwadrantu S. Nie przeskoczysz pewnych rzeczy, bo za dużo robisz sam. Emerytura nie istnieje w kwadrancie S. O ile pracownik P może liczyć na jakąś emeryturę. Odsyłam do mojego odcinka z miniaturką, co jeśli ZUS upadnie.
Bo czy możemy liczyć, czy nie, to nie wiemy tak naprawdę, nikt nie zna przyszłości, ale zakładając, na pewno pracownik etatowy ma znacznie większe szanse na emeryturę niż samozatrudniony. Każdy samozatrudniony, ktoś, kto ma swoją firmę, jak dostaje te wyciągi z ZUS-u, patrzy na te liczby i się chwyta za głowę i mówi, co to jest w ogóle? Zapierdzielam po 320 od 10 lat i oni mi mówią, że mi wypłacą 306 zł miesięcznie, jakbym teraz przeszedł na emeryturę albo zachorował. To jest absurd. Emerytura nie istnieje. To trzeba sobie powiedzieć wprost, drogi przedsiębiorco. Dla ciebie klasyczna emerytura z ZUS-u nie ma jej. Nie ma czegoś takiego. Jak ktoś jest górnikiem, pracuje w korpo, jasne, tam jeszcze możesz zakładać, że coś będzie. Ale jak masz swoją firmę, nie będzie dla ciebie emerytury, musisz sobie zrobić inną. Co w kwadrancie S nie jest takie proste. I co jeszcze? Firma w kwadrancie S nie jest ani do przejęcia, ani do sprzedania. Czyli jesteś ekspertem, uczysz języka wietnamskiego, no i nagle chcesz sprzedać swoją firmę, bo ci się znudziło, bo się wypaliłeś w kwadrancie S, to się każdy wypala prędzej czy później. Chcesz sprzedać, pozbyć się tego, albo zarobić milion, bo tak ci dobrze szło, masz dużo stałych klientów, chcesz to sprzedać. No i co? No ale ty jesteś nauczycielem wietnamskiego, no. Nie możesz tego sprzedać, no bo co? Siebie sprzeda? No bez sensu. Jesteś tym lekarzem, tak? Super dentystą, rozpoznają cię. Rewelacja, wszystko działa, no i nie sprzedasz tego. Nie sprzedasz, albo jakbyś zachorował, nie mógł pracować, twoje dzieci nagle nie będą dentystami z tego powodu, że ty jesteś świetnym dentystą albo nauczycielem wietnamskiego. One tego nie mogą przejąć, więc kwadrant S nie daje też takiego zabezpieczenia, które chyba każdy chciałby mieć, tak, że gdybym dziś został zmieciony przez tira albo zachorował i przez 2 miesiące musiał być w szpitalu, bo mnie delta, lambda, teta, gamma dopadną albo coś tam, to fajnie by było przynajmniej wiedzieć, że wtedy rodzina sobie jakoś poradzi. A tak, harujesz 20 rok jako rzemieślnik i wiesz, że jutro, tak samo jak 20 lat temu, jutro jakby cię zmiotło, to rodzina dalej wychodzi na zero, tak samo jak wtedy. I to jest takie słabe, nie? I to jest właśnie kwadrant S. To nie jest wina twoja, to jest wina kwadrantu S. I tego, że brakuje edukacji biznesowej. Ja mam nadzieję nieskromną, że ja tutaj udaje mi się chociaż trochę zmieniać to w Polsce, że właśnie to pokazuje, te różnice. Może czasem gadam za długo, zbyt kwieciście i te odcinki są długie, ale uważam, że to jest zbyt ważne, żeby to traktować po macoszemu i tak, super, zrobić fajerwerki, a nie wyjaśnić. Dlatego o tym gadam. Czyli biznes nie do przejęcia. Po twojej śmierci twój biznes umiera razem z tobą. Czy jak mnie dzisiaj zmiecie tir, to czy książka Wyprawa Felicji dalej będzie mogła zarabiać? Czy to nawet nie jest moja książka, ja tam napisałem wstęp. Czy wydawnictwo Ekspertia dalej może zarabiać? Czy Instytut Lingwistyki, gdzie wszystko się dzieje, mamy kilkanaście osób, kilkadziesiąt tak naprawdę, ale w polskim kilkanaście, którzy przygotowują materiały, jest osoba, która zarządza wszystkim, więc dziś zmiata mnie tir, czy to dalej może zarabiać? Mało tego, przez jakiś czas to nawet by jeszcze miało rekordy sprzedaży, bo oni by mają instrukcję, ludzie z mojego zespołu, że jak coś by się wydarzyło, to jeszcze zróbcie z tego hype. Ja nie mam z tym problemu. Mówię to nawet teraz w programie. Niech oni z tego zrobią na zasadzie, Maciej Wieczorek tak pomagał ludziom, a teraz nie żyje, a wczoraj z nim rozmawiałem. Na szczęście możemy chociaż kupić jego książkę 48 godzin na dobę. Autentycznie im powiedziałem, róbcie to. Skoro zawsze tak jest, że jak Michael Jackson umrze, to się sprzedają dobrze jego książki. Jak Kobe Bryant umrze, to od razu wszyscy go lubią bardziej. No to skoro takie są zasady gry, to gdyby mi się coś stało, to czemu jeszcze moja rodzina ma na tym nie skorzystać dodatkowo, robiąc z tego marketing? Jeżeli to jest za moją wiedzą, świadomością i przyzwoleniem, niech robią. W związku z czym, ale to się nie wydarzy w kwadrancie S. Po prostu, takie zabezpieczenie dzieci, ten spokój, bardzo trudne w kwadrancie S. Oczywiście, jak ktoś zarabia w tym kwadrancie S 40 koła miesięcznie, zażynając się, ale z tych 40, 35 inwestuje, no to faktycznie coś tam dzieciom może przekazać, ale to już jest połączenie kwadrantów S i I. O tym za chwilę. W każdym razie kwadrant S nie chcemy. No i kwadrant B. Kwadrant B to jest tak naprawdę dla mnie osobiście najlepszy kwadrant świata. Oczywiście ludzie są różni, każdy się w innym odnajduje. Dla mnie kwadrant B to jest po prostu odnalezienie siebie. Większość życia szukałem kwadrantu B. Długo się edukowałem, poznałem kwadranty 20 lat temu po raz pierwszy. Wszedłem do kwadrantu S, myśląc, że wchodzę do kwadrantu B. Sam siebie nabrałem i potem myślałem, że przedsiębiorczość to jest jednak do bani. Ale potem jak zacząłem to odkrywać, w końcu, powoli, żmudnie,
cóż, trzeba było prób i błędów metodą, to się okazało, że to jest to. I każdy ma coś takiego. Czyli jeden ma tak, że w kwadrancie P to jest to. Ja to czuję, tak? Mam swoją działkę, mam swoją umowę, robię to, mam w miarę dobrego szefa, albo w ogóle zarąbistego, dogadujemy się, mam jakąś tu wolną wolę, działanie i tak dalej. I to jest super, jednocześnie mam ileś urlopów w roku zagwarantowane, super. Ktoś inny się odnajduje w kwadrancie B, jestem biznesmenem, zarządzam ludźmi, zatrudniam, mogę wymyślać wszystko i nic, po prostu, no mogę wszystko, no nie jak śpiewało WWO. Ktoś inny się czuje jako inwestor. Śledzę rynki akcji albo kryptowalut. Jakie to jest genialne. Patrzę na wykres. Tu tak, tu siak. Ależ bajka. Każdy ma coś takiego. Dla mnie to jest kwadrant B. Dla kogoś innego. Najmniej jest ludzi, dla których to jest kwadrant S. Ale oni też są tacy. Ja mam wrażenie, że znam parę takich osób, które mówią, jestem trenerem personalnym, masażystą, kręci mnie to, robię se w czasy dwa razy do roku, więcej mi nie trzeba, zarabiam tyle, ile mi wystarczy. I to jest spoko. Coś tam też po godzinach inwestuję, żeby jakoś się dodatkowo zabezpieczyć i jest w porządku. Natomiast takich ludzi znam, szczerze mówiąc, najmniej. B. B się wydaje, nie wydaje się, B to jest kwadrant trudny, ponieważ w ogóle nie ma edukacji biznesowej w Polsce. Znaczy teraz już jest, bo jest ten kanał, jest kilka innych kanałów. Pozdrawiamy przygody przedsiębiorców Damiana Olszewskiego i inne kanały, czy nam zależy, które, z którymi wspólnie w sumie staramy się zmieniać obraz przedsiębiorczości w Polsce, dawać konkrety. Więc to jest fajne, uważam. I ta edukacja już jest, no ale to jest początek w sumie, tak? Te wszystkie kanały wspomniane istnieją raptem rok, dwa, trzy. To są wszystko nowe tematy, tutaj się uczymy, ale są kraje, gdzie tego w ogóle nie ma i gdzie Hiszpanie oglądają autentycznie Tradera 21 po polsku przez translatora, żeby się nauczyć, bo u nich nie ma czegoś takiego. Także to jest ciekawe i to jest autentyczny case. Ostatnio Trader nam właśnie opowiadał o takim Hiszpanie, który go poznał na ulicy. W każdym razie tak to wygląda. W związku z czym to wymaga bardzo dużo przerobienia. Żeby być biznesmenem, przedsiębiorcą tego typu, który tworzy system, procedury i tak dalej, to wymaga dużo edukacji, to wymaga czytania fantastycznych książek typu 48-godzinna doba, gdzie się dowiadujesz, jak się tworzy procedury, dlaczego trzeba tworzyć system, a nie pracować samemu, jak się przełamać, żeby zlecać inne rzeczy. Masz oczywiście dużo kontentu na tym kanale zupełnie za darmo też, choćby ostatni odcinek o 30 rzeczach, które zlecam, które dla niektórych może być mindfuckiem. I to jest taka edukacja, krok po kroku. Trochę się uczę, trochę czytam, ale później muszę się zatrzymać, zastosować, przetestować, zobaczyć, jak mi to leży, co w tym pasuje do mnie i stosować kolejną rzecz. I testować, i tak dalej. Zwłaszcza, że sposób zarabiania jest uzależniający, czyli jak już jesteśmy samozatrudnionym od 20 lat, to jest dla nas domyślne i nagle wizja tego, że my mamy zatrudnić ludzi, oddać im naszą robotę, się wydaje absurdalna, straszna i przerażająca. Tak samo jak ktoś jest pracownikiem od 20 lat, wizja tego, że on ma mieć swoją firmę, płacić ZUS-y, gadać z księgową, kontrole skarbowe, to tamto, sram to, wam to jest dla niego przerażające. I to, że nagle w ogóle można zbankrutować, bo w pracy na etacie zwalniają cię w najgorszym wypadku, czyli z 5000 miesięcznie na przykład spadasz na zero. A prowadząc swoją firmę możesz z zera wpaść na minus milion, co mi się udało zresztą skutecznie zrobić kilka lat temu. I no i tyle. Więc dla niektórych to jest nie do pojęcia, ale i tak niektórzy chcą spróbować, więc się edukują, czytają i tak dalej. I to na pewno jest ważna rzecz. Więc plusy biznesu są ogromne. Po pierwsze, użycie czasu innych ludzi. Tak, czyli ja mogę lata się uczyć, jak robić kampanię na fejsie, a mogę mieć w zespole Karola, który to ogarnia 100 razy lepiej, rozumie to medium. Ja nie rozumiem Facebooka i nie zrozumiem go nigdy. I już. Mogę się uczyć, jak działa TikTok i tak dalej. I trochę to robię poprzez rozmowy z moją córką, która mi to pokazuje i instruuje, jak to, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale ogólnie no to jako 74. rzecz sobie gdzieś tam zerkam, ale prawda jest taka, że płacę genialnym chłopakom, którzy robią mojego TikToka, robią to świetnie, wiedzą co robić, wiedzą jak zahaczyć popularność, jak to działa. Efekt taki, że po 2 miesiącach 60 tysięcy followujących, to jest chyba dobry wynik. I to jest to. To jest do zrobienia w biznesie. Jako samozatrudniony przed laty, jakbym wpadł na pomysł, że warto być na TikToku, to bym to robił sam. Sam bym nagrywał, sam bym wymyślał, pisałbym scenariusze może, nadawałbym tytuły, pewnie bym jeszcze sam miniaturki nawet próbował robić i jeszcze sam bym swoją stronę internetową pisał, tak jak to kiedyś robiłem. Prowadziłem firmę szkoleniową i w PHP i w HTML-u pisałem własne strony ofertowe i skrypty zapisu na moje kursy. No,
Nie, tak się nie robi. Tak nie można. Na początku może trzeba, jak nie ma pieniędzy, ale jak tylko się pojawiają jakiekolwiek większe, to od razu trzeba zlecać. Od razu, szybko. Nie czekać, nie jutro, nie pojutrze, od razu dzisiaj działać. W związku z czym użycie czasu i talentu innych ludzi. To, że są ludzie różni, każdy umie coś innego i każdy ma jakiś geniusz w sobie. I to jest świetne, że prowadzenie biznesu to jest, wiesz, to jest bycie Małgorzatą Foremniak albo Agnieszką Chylińską. Po prostu to jest jedno wielkie mam talent. Po prostu ty musisz mieć samych ludzi z talentem. Ty po prostu budujesz Barcelonę. Na tym polega robienie biznesu. Budujesz Barcelonę. Musisz mieć najlepszych ludzi w swoich dziedzinach. I to jest świetne. Cały czas obcujesz z łebskimi ludźmi. Także użycie czasu innych ludzi i talentu. Potencjalne użycie pieniędzy innych ludzi. W sensie biznes można budować z inwestorem jako startup, tak? Można zrobić rundę finansowania, można wziąć kredyt inwestycyjny. Celowo tutaj robię takie minki, bo ja ogólnie jestem przeciwnikiem używania pieniędzy innych ludzi. Kiyosaki chwyciłby się za głowę i by powiedział: Maćku Wieczorku, jakże to? Pieniądze innych ludzi to jest niesamowita dźwignia. Może i tak, dla mnie to była dźwignia do bankructwa. Zraziłem się i widzę, że jestem dużo bardziej kreatywny, jak muszę sam wymyślić, jak na to wszystko zarobić. Więc mi to po prostu się nie sprawdza, ale potencjalnie, jak ktoś potrzebuje, to może korzystać z dźwigni finansowej innych ludzi, czyli być na przykład z inwestora, to może nie być głupi pomysł, może mądrzejszy niż bank, czyli znajdę sobie inwestora, ja mam świetny pomysł i chęć do pracy, znajdę inwestora, który włoży kasę i to może być dobre, bo inwestor nie jest jak bank, że cię doprowadzi do bankructwa, jak to nie wyjdzie, tylko inwestor bierze na klatę, że no jestem inwestorem, wchodzę w startup, no może nie wyjść i wychodzę na zero. On cię nie będzie ścigać po lasach potem, jak nie wyjdzie, no bo on ma też interes, żeby wyszło, on też ci może służyć radą, pomocą, ma doświadczenie, bo ma pieniądze, skąd się wzięły i tak dalej, jemu też zależy. To jest niegłupi układ. Jak dzisiaj bym zaczynał i bym stwierdził, że działam w jakiejś dziedzinie, gdzie bez kasy nie da rady, a w większości da radę bez kasy, ale akurat taką bym wymyślił, to raczej zamiast do banku poszedłbym do inwestora, który byłby jednocześnie moim mentorem. Jako zresztą sam tak czasem działam. Teraz na przykład niedawno stworzyliśmy z moim kolegą siłownię, kupiliśmy w sumie siłownię, ja jako inwestor i mentor jednocześnie, on jako działacz, który będzie to rozwijać i będziemy chcieli go przerzucić jak najszybciej z początkowego kwadrantu S do kwadrantu B. No i tyle. I to też taka w sumie sposób realizowania się. Więc to jest plus biznesu, tak? Że nie musisz mieć samemu, możesz korzystać z pieniędzy innych ludzi. Jest zadziwiająco dużo ludzi z pieniędzmi na kontach w Polsce. Niektórzy się mogą zdziwić, jak ktoś zawsze jest spłukany na koniec miesiąca, to dla niego to jest nie do wiary, że och, na mój biznes potrzeba by 100 tysięcy. Kto ma 100 tysięcy? Wiesz, ile ludzi w tym kraju ma 100 koła tak po prostu, żeby wyciągnąć z konta i wejść w twój biznes i nawet się nie mrugnąć, jak stracą? No, od kiedy prowadzę program dla przedsiębiorców i poznaję ich na żywo, tonami, setkami, tysiącami, to jestem taki... Tyle ludzi w tym kraju ma taką kasę, która się nie śniła filozofom, że to jest szok. I wielu z nich chce tą kasę inwestować, pomagać Tobie i tak dalej. I to może być też Twoja dźwignia czasem do kwadrantu B, do zrobienia biznesu. Co jeszcze? Zlecanie wszystkiego, czego nienawidzisz. Ja nienawidzę maila, nienawidzę czyścić hejtów, bo to jest, uważam, niekreatywna strata czasu dla mnie. Czytanie tego, że ty oszuście, ty coach głupi, strata czasu, wiesz, ja w tym czasie wolę się uczyć języków, wolę się przygotowywać do kolejnego odcinka, wolę zrobić wywiad z kimś ogarniętym życiowo i tak dalej. I to wszystko mogę zlecić. Jako samozatrudniony nie mogłem. Pisałem sam swoje strony, próbowałem robić sam grafiki. Robiłem wszystko, bo nie było jak zatrudnić, nie było za co, system był źle zorganizowany, bałem się zlecać, nie miałem do tego jaj. Trzeba to sobie powiedzieć wprost. Teraz, gdy się tego nauczyłem, każdą rzecz, której nie lubię, mogę zlecić. Stwierdzić, słuchajcie, nie lubię siedzieć na mailu. Siedźcie na mailu. Słuchajcie, nie chce mi się siedzieć w jakichś zestawieniach księgowych. Robiłem to przez lata, czasem po parę godzin i żygam tym. Nie chcę. No to zlecam. I już. W związku z czym to jest bardzo duży plus kwadrantu S. Zlecasz rzeczy, których nie lubisz, więc z czasem jest coraz bardziej przyjemne prowadzenie takiej firmy. Nigdy nie będzie tak, że lubisz wszystko. Mnie też czasem w firmie wkurza parę rzeczy. Czasem trzeba konsultować z prawnikiem jakieś tematy, które tak jak wydajemy książkę Nawyki 2.0 w Meksyku teraz. Ile tam jest rzeczy...
dużo jest zleconych, ale i tak w tym uczestniczę w jakimś sensie, że zawsze trzeba to zaklepać, że słuchajcie, te numery specjalnego kodu, które musi mieć drukarnia meksykańska, żeby nasza firma logistyczna Pake Logistics mogła te książki w ogóle przyjąć na stan magazynowy i później wysyłać do klientów w Meksyku, to te numery trzeba z jakimś prawnikiem w ogóle załatwić w jakimś meksykańskim urzędzie, a oni śpią, bo oni teraz pandemię mają, więc oni teraz nie pracują albo powolni są i tak dalej, więc to trzeba załatwić i ten prawnik, jak go dobrze opłacimy, to może to przyspieszy, a jak nie, to my mamy książki wydrukowane, ale nie możemy ich wsadzić do magazynu, bo to będzie nielegalne i złamie meksykańskie prawo, a nikt nie chce łamać meksykańskiego prawa. To nie jest śmieszne, rozumiesz? To nie jest śmieszne z jednej strony, z drugiej to jest też bardzo budujące, więc ja aż tak nie narzekam. Czasem to jest z rana przytłaczające. Wbijasz na Signala i tam masz te takie wiadomości tutaj, że teraz, dobra, jutro mamy kola z prawnikiem meksykańskim, bo trzeba poruszyć temat kodów na książkę. No, ja pierdzielę, co ja tu robię? Ale to jest pierwsze wrażenie. Drugie wrażenie jest, że po pierwsze to ja się cieszę, że 95% tych tematów z tym prawnikiem nie załatwiam ja, tylko fantastyczne osoby z zespołu. Więc ja tam potrzebuję tylko dać namaszczenie, że robimy to tak, nie robimy tego, nie posuwamy się do tego, tu jest nasza granica i już. I tyle. A z drugiej strony naprawdę potem sobie myślę, kurczę, Wieczorek, ty siedziałeś kiedyś w tej ochronie, sortowałeś te śmieci, butelki kolorami i jednak w końcu stwierdziłeś, kurczę, będziesz robić inne rzeczy. Niektóre dla własnego widzimisię, tak jak nasza książka w Meksyku, której też nie ma potrzeby tam robić, czy ta inna na Węgrzech. A jednak, a czemu nie? I jest. W związku z czym to jest takie fajne, budujące i to jest na pewno plus kwadrantu B, że możesz zlecić więcej rzeczy. I to, że pracujesz nad firmą, a nie w firmie, czyli że właśnie ten helikopter view, tak, że ty jesteś u góry i patrzysz, co się dzieje, kto pracuje, jak stworzyć system, jak zmienić, co nie działa, jakie są problemy, zawsze są jakieś, co jest tak zwanym wąskim gardłem, czyli co nas teraz blokuje najbardziej, jedna rzecz, trzeba ją zdiagnozować, to zawsze jest trudne, zawsze problem jest gdzieś indziej, niż się wydaje na pierwszy look, więc zastanawiasz się, a czemu tak jest, a czemu jak my zrobiliśmy to, to się ludziom nie spodobało, a wydawało nam się, że się będzie podobać i tak dalej. Czemu to? Co zrobić, żeby na przykład nas nie zablokowali i tak dalej. I to jest ten helikopter view. Już nie siedzisz tam na dole i nie ciśniesz od rana do nocy, bo nie masz na to czasu. Musisz być wyżej, żeby tym wszystkim zarządzić, bo jak nie zarządzisz, to się rozpadnie. I to jest fajne. To jest super w kwadrancie B dla każdego, kto ma choćby cień takiej żyłki. Dla każdego, kto tak jak ja uzależnił się kiedyś od gry w cywilizację, w theme park, czy Theme Park, ja to wtedy mówiłem, Theme Hospital, Roller Coaster Tycoon, takie wiesz, czy nawet Red Alert, czyli takie rzeczy, jak grałem nałogowo, budowałem te budki z frytkami, karuzele, albo w cywilizacji budowałem całą cywilizację i to mnie bardzo kręciło. To czasem bywało tak, że o 15 zaczynałem grać w cywilizację i o 12 w południe następnego dnia przestawałem i nie żałuję. A teraz już nie gram w cywilizację, bo biznes to jest moja jedna wielka civilization. To po prostu tutaj to jest... coś mi aż padło do oka z wrażenia, to jest jedna wielka gra strategiczna i to jest tak fajne, tak zabawne, tak fantastyczne, że można wszystkie klocki przestawić, zmienić, wymyślić i czasem jest trudno i czasem jest pod górę, ale no tak uważam filozoficznie, że na Ziemię nie przyszliśmy tylko dla przyjemności, ale też żeby się nauczyć pewnych rzeczy i przełamać, przeżyć pewne doświadczenia, które na pierwszy look są bardzo niesympatyczne, ale jednak tak myślę, że są potrzebne. W związku z czym biznes to jest po prostu ideał dla właśnie takiego podejścia do życia. Więc pracujesz nad tym, jesteś helikopterem, świetne to jest, naprawdę świetne, choć niełatwe do zrobienia, tak? Ale jak już zrobisz, zaczynasz już to tak myśleć, to po prostu naprawdę, no, ja się tu rozpływam nad tym, ale to naprawdę jest takie fajne. Dobra, co tu jeszcze mam? Wybierasz sobie klientów, tak, bo sam wybierasz, czym się Twoja firma będzie zajmowała. Ja sobie pomyślałem, kim są ludzie, z którymi mi się świetnie gada? Przedsiębiorcy. Sam miałem tą samotność przedsiębiorczości, tak, czyli niewielu ich było w pobliżu. No to sobie znajdę przedsiębiorców. I stworzyliśmy ten program i się okazuje, że mamy mnóstwo przedsiębiorców teraz, znajomków i jest super. Sami sobie to mogliśmy wymyślić, tak? Kiedyś robiłem inne, kiedyś gdzieś tam miałem etap, że edukowałem z kryptowalut i wtedy większość tych inwestorów ulicznych tak zwanych to
spowodowało, że stwierdziłem nie, ja tak nie chcę, po prostu nie. No, sami ludzie, którzy by chcieli zostać miliarderami w tydzień, a jak nie zostali, to wszystko wina innych. Jak ktoś mówi, że kryptowaluty są ciekawe, że Bitcoin dobry, to oszust, naganiacz, złodziej, zabić go, wysłać mu pogróżki i tak dalej. Ja będąc ofiarą tego typu pogróżek ze 4 razy dziennie, stwierdziłem, że nie. Zmienię sobie grupę docelową, to jest bez sensu, no nie będę tu siedzieć w bagnie po uszy i zostanę sobie inwestorem kryptowalutowym sam dla siebie i robię to i tak dalej, ale jednak kręci mnie bardziej przedsiębiorczość, biznes i te rzeczy związane z poważnymi ludźmi, tak? Z tymi, którzy nie chcą zostać milionerem w pierwszej kolejności, tylko w pierwszej kolejności chcą coś stworzyć kreatywnego, dać coś innym ludziom, zapewnić potrzebę na rynku i w efekcie zarabiać fajne pieniądze. To podejście mi jest 100 razy bliższe i dlatego tylko w biznesie możesz sobie tak wybrać, nie? Że a jutro będę mieć pomysł, że chcę poznać Wietnamczyków i sobie otworzę firmę w Wietnamie. No to jest właśnie ten kwadrant, kiedy możesz robić takie rzeczy. Niektóre nawet tylko dla własnego widzimisię. Co jeszcze? Mega rozwój, ponieważ jest tyle tematów do ogarnięcia. Podatki, księgowość, dealowanie, sprawy do załatwienia, problemy w składzie, tak? Bo ten nie lubi tego, a tamten tamtego wkurzył, albo nie umieją się dogadać i teraz trzeba coś zrobić, a tego trzeba być może zwolnić, a być może zmotywować i tak dalej, a kogoś trzeba zatrudnić, ale jak go zatrudnić, żeby to nie był byle kto? Jest tyle tematów, że to jest świetne, że trzeba być wszędobylski w rozwoju, trzeba być Da Vinci, tak? Czyli wszystkiego po trochu. W niczym nie masz być turboekspertem, bo nie ma czasu. To nie jest samo zatrudnienie, że ty teraz zostaniesz prawnikiem, siedząc nad prawem 12 godzin dziennie albo księgowym. Ale w każdej z tych dziedzin musisz coś wiedzieć. Musisz znać podstawy, musisz znać patenty, triki, lifehacki i tak dalej. W każdej z dziedzin, tak? Nawet w budowaniu relacji, bo jak nie, to się nie dogadasz z pracownikami, będą ci obrabiać tyłek, rozwali się to wszystko. W rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich, czyli w kalibracji relacji międzyludzkich, że właśnie ten się z tym nie umie dogadać. W podatkach, księgowości, te wszystkie rzeczy, to jest ciągły rozwój. Czytanie książek, oglądanie programu Biznes 2.0 czy Ekspert Bentleyu i innych podobnych. Uczęszczanie na szkolenia, rozwijanie się. Ja wydałem, nie wiem, 100, 200 może tysięcy, nie liczyłem szczerze mówiąc, 100 na pewno. Na szkolenia w życiu nie żałuję prawie żadnej złotówki. No jednego szkolenia żałuję, ale to nieważne. Chociaż nawet nie, bo szkolenie było do bani, ale w przerwach poznałem bardzo ciekawych ludzi, z którymi zrobiliśmy interesy, więc żadnego szkolenia nie żałuję. Wiele trzeba zrobić, przeżyć, żeby to zbudować w sobie. To nie jest tak zwany sukces overnight, czyli że rano wstajesz i już jesteś biznesmen wielce mi, tylko że to jest lata edukacji i ona się nigdy nie kończy, tak? Więc i to jest fajne. Dla ludzi rozwojowych to jest fajne, że nie ma takiego zastoju, że dobra, no jestem tym kasjerem w markecie, no i co? I mogę się edukować już tylko hobbystycznie, ale do pracy mi to nic nie daje, więc nie ma tej takiej motywacji, nie? Że jak się czegoś nauczę, to dostanę awans, to zacznę zarabiać 3 razy więcej. No, brakuje tego, bo jest sufit już tu, no i w sumie nie wiadomo, co dalej, nie? To w sumie już szukać innej pracy. Będąc w kwadrancie B, to jest bardzo takie klarowne, że jak się nauczę tego, tego i tego, to będzie to, to i to. I już, czyli będą efekty o tyle większe, zmultiplikowane i będzie po prostu lepiej. Kolejna rzecz, energia kreatywności, realizowanie marzeń. O tym już trochę powiedziałem, ale to jest do zrobienia najbardziej w biznesie. Wymyślisz se, że chcesz właśnie coś zrobić, chcesz zrealizować jakiś projekt, chcesz, żeby Instytut Lingwistyki był w Brazylii, to se go zakładasz. Mając lata doświadczenia, jakiś tam kapitał na start, ale też dużo rzeczy rozkminionych, no to umiesz to zrobić za 1/10 kosztu niż przed laty, bo już ogarniasz marketing, wiesz, gdzie nie wydać, gdzie nie zmarnować i coś tam zaczyna se działać, a wcale nie musi działać szybko i tak dalej. Se robisz, bo masz taki pomysł, taką masz fanaberię i już. I to jest fantastyczne w kwadrancie B. Każdy człowiek, który ma jakiś artyzm taki w duszy, że lubi kreować, lubi tworzyć, uwielbia robić coś z niczego, to jest to. To jest właśnie w biznesie, to się dzieje. W czasy, ile chcesz i jak chcesz. Chyba, że nie chcesz, ale na pewnym etapie prowadzenia biznesu, nie na początku na pewno, ale na pewnym etapie, jak masz firmę, która działa, to możesz wyjechać na wczasy i jeżeli to nie jest firma stacjonarna, to nikt nawet się nie dowie, że ty na tych wczasach byłeś. U mnie to jest czasem tak, że ktoś z zespołu dowiaduje się, że ja byłem na wczasach z maila, bo ktoś napisał maila: Maćku, czy to możliwe, że widziałem cię w tym i tym kraju? I wtedy
ktoś z zespołu mnie pyta, ty Maciek, ty byłeś w tym i tym kraju, bo nie wiem, co odpisać tej osobie. Ja mówię, no byłem, tak, to mnie widział. Pozdrowienia. Dla gościa z Estepony, pozdrawiam. Swoją drogą, bo to najświeższy case tego typu. W każdym razie to jest to, więc to jest też fajne w biznesie. Oczywiście czasem jest tak, to nie jest tak, że nie każdy ma też duszę podróżnika. Ja tak na przykład nie mam tak, że chciałbym 10 miesięcy w roku podróżować i tak dalej, bo ja zdecydowanie wolę produkować niż konsumować. Mam tak ogólnie. Jak mam telefon, to nie mam tam prawie nic do konsumpcji, czyli mam czasem YouTube'a, nigdy nie mam Facebooka, TikToka, Netflixa mam raz na 2 miesiące, jak się ściągnę po to, żeby obejrzeć konkretny serial albo, no, seriali już nawet nie oglądam, film dokumentalny zazwyczaj, godzinę go oglądam i odinstalowuję Netflixa na kolejne 2 miesiące. No ja tak po prostu mam. Ja zdecydowanie wolę kreować niż konsumować. Ale nie wszyscy tak mają, więc dla mnie też idea, że teraz będę siedzieć na Hawajach i pić drinki w nieskończoność, jest bez sensu, w ogóle nie jest sexy. To ja wolę postawić 17 kolejnych firm, dać 2000 miejsc pracy, bo dziś wydaje mi się to tak trudne i absurdalne, że aż chcę to zrobić, tak? Że wizja tego, że ja kiedyś będę zatrudniać ludzi na przykład we Włoszech, dziś jeszcze, i tych ludzi będzie 20 na przykład, dziś jeszcze jest trudna, ale fajna, więc po kolei, krok po kroku, nie spieszy się, mam nadzieję, że trochę czasu mi jeszcze zostało, więc to też jest fajne, także jeżeli ty chcesz i lubisz, możesz podróżować do woli. Znam ludzi, którzy dzięki swoim biznesom podróżują prawie ciągle, a niektórzy wręcz są takimi nomadami cyfrowymi, czyli pracują cały czas z innego miejsca na świecie. Raz są w Indonezji, raz są w Chinach, raz są gdzieś tam. Pracują sobie z rana do 11, a potem cafecito i jazda. Także to jest w kwadrancie B możliwe, w kwadrancie S to jest niemożliwe. Albo nieprawdopodobne. Kwadrant B daje, jego plusem jest możliwość wejścia w kwadrant I. Tak, jak robisz biznes, to w którymś momencie zaczynasz zarabiać tyle, że inwestowanie zaczyna w ogóle mieć sens. No bo jak zarabiasz 3000 na etacie, no to fajnie, ty możesz czytać blogi o inwestowaniu, ty możesz czytać, się tam interesować, no ale dobra, no te twoje możliwości inwestycyjne są mocno ograniczone, no jest to brutalne, no ale tak jest, no co zrobisz? No kawalerkę możesz kupić, no ale tylko w kredycie i to, czy ja bym to polecał? Ja osobiście nie, ponieważ inwestowanie na kredyt jest bez sensu moim zdaniem. Znaczy, jak ktoś jest grubasem, ma odłożone kilkaset tysięcy na koncie, z niejednego chleba piec jadł, postawił i położył z niejednego chleba piec jadł. Spoko, a niech tak będzie. Postawił i położył już niejedną firmę. I on stwierdzi, to ja buduję te bliźniaki na kredyt, bo mam tyle doświadczeń i zabezpieczenie finansowe, to pal 6, to może to ma sens. Ale jak ktoś początkujący, kto pracuje na etacie, ma brać kredyt i stawiać bliźniaki, nie, to jest po prostu złe. Nie można tak. To jest niebezpieczne, to jest absurd. Więc trzeba sobie powiedzieć wprost, że to inwestowanie w kwadrancie P jest dużo mniej możliwe. W kwadrancie S już trochę bardziej, w kwadrancie B one jest naturalną koleją rzeczy. W którymś momencie biznes zaczyna zarabiać, nawet jak nie celowałeś w tyle, to zaczyna przynosić zyski. Coś z tym trzeba robić, no bo wiesz, że jest inflacja, oni oficjalnie mówią, że 5%, więc naprawdę to jest pewnie z 10 albo 15. Potem gadasz z budowlańcem, on ci mówi, że styropian wzrósł o 40%. To jak to jest, że inflacja to jest 3 albo 4? No coś tu nie gra. Więc ty wiesz, że jak to będzie na koncie, no to jest bez sensu, więc coś z tym trzeba robić, więc zaczynasz się edukować, czytać, a może Bitcoin, a może akcje, a może nieruchomości, a może flipy, więc kwadrant B naturalnie prowadzi do inwestowania, do zostawania inwestorem i do jeszcze większych możliwości finansowych. Kwadrant B to też są największe pieniądze. W żadnym kwadrancie nie ma takich pieniędzy i takiej stopy zwrotu. Żaden pracownik etatowy nie zarobi tyle, co skuteczny przedsiębiorca kwadrantu B. Żaden samozatrudniony nie podskoczy nawet do skutecznego przedsiębiorcy z kwadrantu B. Żaden inwestor nie zarobi tyle, co przedsiębiorca. Po co zatem się inwestuje? No po to, że coś trzeba robić z kasą i kasa sobie sama wtedy pracuje, więc zarabia mniej, bo zarabia kilkanaście procent w skali roku. Czasem trafisz złoty strzał, że wszedłeś w Bitcoina we właściwym dniu i czasie, ale to są rzadkie rzeczy. Ogólnie to się inwestuje jednak tak na mało, powolutku. W każdym razie w kwadrancie B jest hajs największy. To tu są możliwości. To tu jest możliwość zostania wolnym finansowo człowiekiem, który się rano budzi i myśli sobie, jak dziś mi zamkną firmę, to się w sumie nic nie dzieje. To sobie wymyślę nową i mam na to 3 lata na przykład, albo rok,
bo mam jakąś poduchę, bo coś tam i jakoś się przygotowałem. To jest możliwość kwadrantu B. Największe możliwości finansowe i nielimitowane skalowanie. Możesz sobie wymyślać, jak tworzysz systemy, no to jest system pod tytułem Instytut Lingwistyki, tak? Mamy system. Wiemy, jak się tworzy dobre kursy, co powinno być na kroku pierwszym, drugim, kto to powinien robić. Wiemy, jak rekrutować tych ludzi. Mamy cały system pod to, kogo znaleźć, jak tworzyć podcasty, jak tworzyć wideo o gramatyce, jak wynaleźć dobrego native speakera, który będzie ludziom dawać informację zwrotną na WhatsAppie i tak dalej. No mamy to wszystko i wprowadzić ten sam model z Polski na Brazylię albo jak sobie wymyślimy na Włochy, to nie jest żadna filozofia tak naprawdę. To jest prostsze niż znalezienie nowej pracy, jak cię wywalą z jednej. Mimo, że to brzmi kosmicznie, jak to? Otworzył firmę we Włoszech, prowadzi tam biznes. A tu nawet firmy nie trzeba otwierać, jak robisz produkty multimedialne. To i po co? Ja wolę mieć w raju podatkowym typu Polska firmę i tu zostawiać podatki, niż we Włoszech otwierać niepotrzebnie. Także tak to działa, więc skalowalność jest bez limitu. Sky is the limit, a nawet sky is no limit. Co ci przyjdzie do głowy, se możesz realizować. Oczywiście, krok po kroku. Musisz najpierw zarobić, musisz najpierw mieć zespół. I dopiero potem realizować te coraz bardziej szalone wizje, ale docelowo tylko w kwadrancie B skalowanie jest nielimitowalne. Bo ty nie myślisz o tym, że jestem dentystą, tylko ty myślisz o tym, że ja mam klinikę dentystyczną, czyli mam swoich dentystów i mogę w którymś momencie za rok mieć 20 klinik dentystycznych i dalej to będzie świetnie działać. To jest właśnie nielimitowalne skalowanie. Co jeszcze? Własna emerytura w postaci biznesu. O tym już trochę powiedziałem, że jak dzisiaj szlak nie trafi, co mam nadzieję się nie wydarzy, to są książki. Dla mnie nasz magazyn, który w tym momencie ma książek za pół bani mniej więcej, to jest lepsze niż nieruchomości. Rozumiesz? To jest dopiero inwestycja, że on jest oczywiście, mam nadzieję, ubezpieczony, jakby tam się spalił i tak dalej, ale ogólnie to jest genialne, rozumiesz? Cokolwiek dziś się wydarzy, my mamy mnóstwo książek na stanie, które możemy sprzedawać. Niech one się sprzedają nawet wolniej, jak zniknę z YouTube'a i tak dalej, ale będą się sprzedawać, bo to są dobre produkty i tak dalej. Jak mi by się coś stało, to te książki dalej by tam fizycznie były. Są wzory, można je drukować, potem dodrukowywać w nieskończoność. Także to jest, dla mnie to jest 100 razy pewniejsza emerytura niż ZUS. Rozumiesz? To jest dla mnie starość, bezpieczna starość, a nie kwitek z ZUS-u, którego nie opłacam od wielu lat, w związku z czym nawet na nic tam nie mogę liczyć. W każdym razie, chociaż nie, ostatnio coś tam opłacamy, ale to inna historia. W każdym razie, tak to działa. Co jeszcze? Dawanie miejsc pracy. Dla niektórych to nie jest żadna motywacja, dla mnie to jest genialne, że można dawać miejsca pracy, że można powodować, że ludzie, którzy albo nie mieli wcale pracy, albo mieli jakąś, której nie lubili, mogą nagle z nami robić coś, co jest zawsze szalone, zawsze jest ambitne i zawsze jest skierowane na klienta, a nie zawsze na zysk. Bo tak jak mówiłem, no robimy takie rzeczy jak ta książka jedna na Węgrzech, inna tam, czy choćby ten instytut, który sobie kiedyś odpalę na Włochy, może w tym roku. No to nie po to, że musimy. No, źle nam nie jest, no radzimy se, jest fajnie, każdy ma wszystko, co potrzebuje do szczęścia i tyle, nie mamy też takiego parcia, że co my musimy mieć 50 samochodów albo co, no nie, jest dobrze, jest ok, fajnie, wystarcza i na podatki, i na wypłaty, wszystko gra, nie potrzebujemy Instytutu Lingwistyki we Włoszech, nie potrzebujemy ekspertusia na Węgrzech czy nawyków 2.0 w Meksyku, ale se możemy robić. I do tego potrzebujemy zatrudnić nowych ludzi, potrzebujemy mieć Meksykanów, Amerykanów, Brazylijczyków, Hiszpanów i tak dalej. I to jest świetne, bo my nagle możemy stworzyć coś, gdzie będzie synergia naszych talentów. Mój talent do zarządzania, do organizowania wszystkiego, do tworzenia procedur. Czyjś talent do tworzenia kontentu, że prowadzi kanał na przykład na YouTubie o językach po hiszpańsku. Czyjś talent do na przykład budowania relacji w zespole, do organizowania współpracowników, do znajdowania ludzi w różnych językach. No, mamy taką synergię, na przykład w Instytucie Lingwistyki jest Arenika, która dzięki naszemu projektowi, my dzięki niej to mamy w ogóle super łatwiejsze zarządzanie, bo ona umie ogarnąć milion rzeczy, a ona dzięki nam, dzięki samemu Instytutowi może codziennie gadać chyba w 5 różnych językach, czy iluś tam, a docelowo to w 20, jest fanką języków, więc uczy się tego też i ma praktykę taką na co dzień, która jest w dodatku niezbędna, żeby te biznesy się kręciły, bo tu musi gadać z Hiszpanem, tu z Brazylijką i tak dalej, i to się coraz bardziej będzie rozwijać, więc to jest fajne, jakie to jest świetne patrzeć na to, że kurczę, stworzyliśmy coś, że
każdy ma swoją mocną stronę. No, stworzyliśmy Barcelonę, tak? Ten jest napastnikiem, gra w ataku, świetnie się tam realizuje. Ten uwielbia bycie bramkarzem i świetnie broni. I tak to wygląda. Dla mnie to jest niesamowicie kręcące. Tworzenie miejsc pracy. To jest dużo bardziej miarodajne, ile stworzyłeś fajnych, ciekawych, kreatywnych miejsc pracy, niż ile ty tam zarobiłeś i czego się dorobiłeś. To też jest ważne i zawsze będzie, ale to jest takie bardziej namacalne, że ci ludzie ci potem mówią, kurczę, takiej roboty to jeszcze w życiu nie miałem. To jest pełne szaleństwo, co my tu tworzymy, to się w głowie nie mieści. Co jeszcze? Firma sprzedawalna. Firma, oczywiście, znowu, niektóre biznesy mniej, inne bardziej, ale można sprzedać taką firmę. Gdybym ja dziś wystawił na sprzedaż Instytut Lingwistyki, to by się sprzedał. To by się sprzedał i oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko takie, że trudniej trochę sprzedać biznes, który promuje jakiś człowiek konkretny, w tym wypadku Maciej Wieczorek, czyli marka osobista, tak? Bo to, że ktoś kupi, widzę żabkę tam, sprzedać żabkę to nie jest problem. Trzeba znaleźć inwestora, który chciałby przejąć całą tę sieć. Znaczy, no musiałby być miliarderem, ale poza tym nie ma więcej problemów. Sprzedać biznes typu ekspert Bentleyu trochę trudniej, bo jest tu jednak Maciej Wieczorek, rozpoznawalne nazwisko, którego nie sprzedamy, ale różne rzeczy się robi, bo przecież są takie case'y jak choćby Zachar, który był w pierwszym czy drugim odcinku eksperta w Bentleyu, który sprzedał Autocentrum, dalej pozostając prezesem wykonawczym. Tak, czyli jednocześnie biznes jest sprzedany, nie jest już jego, ale dalej jest na etacie i to dużo płatnym w tej firmie, którą i tak lubi robić. A jednocześnie ma otwartą drogę po godzinach do robienia innych rzeczy. Bajka. Bajka, więc w kwadrancie B biznesy są sprzedawalne, są też dziedziczne. Tak jak mówię, jak ja kopnę w końcu w ten kalendarz z karata, to moje dzieci biorą te książki, biorą ten biznes, biorą Instytut Lingwistyki, jak będą chciały. Albo go sprzedadzą, albo go będą rozwijać. No na pewno jakieś podstawy będą, jest z czego lepić, a to nie jest jedyna rzecz, bo przecież tych biznesów też parę jest, robi się tu różne rzeczy, różne podprojekty i tak dalej, więc zawsze coś tam będzie, no. Czy to będzie nie wiadomo co? No, może nie, ale jakieś takie bezpieczeństwo na pewno większe niż jakiś tam renta po mnie z ZUS-u, to na pewno. Także to jest to. No dobrze, rozpłynąłem się nad plusami, ale uczciwie trzeba będzie dać minusy. Ja wiem, że ten odcinek jest długi, ale on musi taki być, bo ten temat trzeba wyczerpać, trzeba go zrobić dobrze, bo on jest mega ważny, bo te rzeczy będą ci się kotłowały w głowie przez lata. Minusy bycia biznesmenem, bo tu gość się tak narozpływał, że jakie to jest fajne, a czy to na pewno jest aż tak różowo? Oczywiście, że nie jest. Nic w życiu nie jest czarno-białe, znaczy w sensie ani albo białe, albo czarne, właśnie wszystko jest trochę czarno-białe, zawsze jakaś czerń jest, tak jak znaczek yin-yang, no nie? W każdej czerni jest trochę bieli, jest biała kropka, a w każdej tej bieli jest czarna kropka, no i tak jest, to jest właśnie świat. I tutaj te minusy są duże, dla niektórych zbyt duże wręcz. Pierwszy, ryzyko bankructwa. Można zostać spektakularnym bankrutem, robiąc biznes. No tak jak mówię, mi się udało zadłużyć się na milion. To było w kwadrancie S, ale równie dobrze w kwadrancie B mogłoby się to wydarzyć. Z jedną może różnicą, że to ryzyko da się minimalizować, czyli to jest ryzyko, które jest poważne, ale da się je minimalizować, czyli no możesz oglądać mój program i rozkminić, że kurczę, no przecież mogę mieć spółkę z o.o., to już tutaj w najgorszym wypadku firma wyjdzie na zero, bo się jej pozbędę, sprzedam udziały Chińczykowi, znam takie przypadki, że sprzedali firmę, spółkę Chińczykowi, jak wpadła w tarapaty, no a Chiny nie mają z Polską umowy o przekazywaniu dokumentów, więc nie ma jak dotrzeć do tych dokumentów. Chińczycy odpowiadają za to, co się z tą spółką dzieje, w związku z czym nieważne. Nieważne i tamten poprzedni właściciel firmy nie płaci ani długów, ani nic go nie obchodzi. Nie popieram, ale widzę, że ludzie są kreatywni bardzo. Czasem aż za bardzo. W każdym razie, no ale normalne są też sposoby, żeby jednak spółka z o.o., która ma w nazwie z o.o., czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby miała ograniczoną odpowiedzialność, czyli zeruje się i tyle, a nie, że tak jak samozatrudniony na jednoosobowej działalności ma minus milion, no to ma minus milion i teraz będzie musiał spłacić ten milion, no chcąc, nie chcąc.
Także nie żeby złe było spłacanie długów, bo jest bardzo dobre, ale są sytuacje, kiedy mądrzej by było tym zarządzać jakoś, nie? Czyli przy JDG blokują ci wszelkie wypłaty, zabierają ci kasy z konta i co zrobisz? Nie masz nawet jak zatrudnić ludzi, budować biznesu. A w kwadrancie B, jak masz spółkę z o.o., no to dobra, to ta spółka z o.o. niech se poczeka, spłacę tu długi na spokojnie, a za ten czas będę rozwijać biznes, inwestować w niego, żeby szybciej oddać, żeby szybciej mieć z czego w ogóle oddawać. Dobra. W każdym razie ryzyko bankructwa, ryzyko wpadnięcia w długi, jeżeli ktoś to robi na rympał, czyli nie spółka z o.o., nierozdzielność majątkowa i tak dalej. To są rzeczy, które trzeba zrobić, ale często ludzie o tym nie wiedzą, więc takie ryzyko wtedy jest. Ryzyko więzienia. No, może nieduże, ale no prawdą jest, że jeżeli mówimy o normalnych ludziach, czyli nie o przestępcy, który idzie, napada na bank. Tego się teraz nie robi, ale no to pobił kogoś, zabił, albo jest jakimś zwyrolem i tak dalej. To wiadomo, że tacy ludzie są w więzieniach. Ale jest jeszcze grupa ludzi, którzy są w więzieniach. To są przedsiębiorcy. I pracownicy etatowi, tak jak mówiłem, prawie nigdy. Przedsiębiorca, no to nie jest tak, że bycie przedsiębiorcą to jest jakieś nie wiadomo jakie ryzyko więzienia. Ale ono gdzieś tam, każdy przedsiębiorca, kto robi coś większego, gdzie jest dużo tematów do ogarnięcia, ma czasem choćby taką myśl, że kurczę, no przecież prawa się nie da w pełni przestrzegać, bo są zawsze dwa przepisy sprzeczne ze sobą i obojętnie ile dobrej woli w to wrzucimy, to teoretycznie jest promil promila możliwości, że za to by się można dowalić, że zrobiliśmy coś nielegalnie. No i co? No i są przypadki. Są przypadki ludzi, którzy tam oczywiście, zazwyczaj to są case'y takie, że albo ktoś naprawdę miał coś za uszami, to nie jest tak, że jak to opisują media, że ojej, teraz on jest ofiarą systemu, tylko że naprawdę no, delikatnie przepuścił 50 milionów przez Bahamy i zapomniał powiedzieć w Polsce, więc to nie są takie proste rzeczy jednoznaczne, nie? Jak to się wydaje, że jest ofiara i zły system, więc aż tak bym tutaj nie demonizował. Ale czasem są takie sytuacje, że jednak no, ktoś się starał, robił dobrze, no i coś tutaj nie gra, albo chociaż więzienie jak więzienie, ale zrobili mu sprawę karną, więc nawet mimo, że prawnik mu od początku mówił, że nie, no za to się nie siedzi, to jednak, tak jak ja miałem milion długów, jak zaczynałem gadać z prawnikami w końcu, po wielu miesiącach, to dopiero wtedy się dowiedziałem, że ja za to nie pójdę siedzieć. A przez parę miesięcy ja żyłem w przeświadczeniu, co ja zrobię, jak nakaz aresztowania wydadzą, bo ja nie umiem zapłacić kredytu na czas i tak dalej. Co ja powiem rodzinie, że będę siedzieć i tyle. Nie wiedziałem wtedy, że takiego ryzyka nie ma, bo zawsze taka myśl jest, nie, że można iść siedzieć w Polsce za długi, ale tylko jeżeli ci udowodnią, że ty celowo zaciągałeś je, żeby ich nie spłacić, czyli zrobiłeś wyłudzenie. Ja nigdy wyłudzenia w życiu nie zrobiłem. Przestałem płacić długi, bo mnie nie było stać, bo źle zarządziłem firmą, popełniłem błędy, nie rozkminiłem wielu rzeczy i tak dalej. No i lipa, nie? Więc, ale mimo to była taka myśl i zawsze taka jest chyba, nie? Że no dobra, ale co jak oni stwierdzą, że jednak nie? Że ja to zaplanowałem może, że co? Więc takie ryzyko jest, w praktyce ono jest dużo mniejsze niż w głowie, ale w głowie to rzeczywiście jak się gada z przedsiębiorcami, to jest coś takiego, że kurczę, tego może nie róbmy, bo nas zawiną, nie? Przedsiębiorcy używają zwrotu zawiną kogoś, że to jest takie, ogólnie przedsiębiorca mówi o zawijaniu kogoś w dwóch kontekstach, czyli jakiś dealer, handlarz narkotykami, przestępca rasowy, że o, zawinęli mojego sąsiada, bo się okazało, że w ogóle handluje bronią, albo no zawinęli mojego kolegę, bo był menedżerem, zarządzał swoją firmą i się okazało, że zapomniał zafakturować parę rzeczy, dwa kontenery mu bokiem przeszły i tak dalej. I tak się gada wśród przedsiębiorców, nie? Że zawinęli albo rasowego przestępcę, albo no, kolegę przedsiębiorcę też zawinęli. Więc no i kij z tym, że go zawinęli na 24, wypuścili, bo się okazało, że jednak nic takiego się nie stało, no ale przecież no, nikt nie chce o 5 rano mieć gości w ogródku, nie? No. To nie jest chyba coś fajnego, więc jakieś takie ryzyko, może teoretyczne, może to jest paranoja, ale ta paranoja wielu przedsiębiorcom towarzyszy. To zgadzam z przedsiębiorcami, więc widzę tę paranoję. Dobra, ale dużo bardziej realny minus to jest konieczność kontroli finansów.
Czyli tu się trzeba ogarnąć, bo wiesz, jak zarabiasz 3000 i dostaniesz pracę za 6, to może ci odwalić, tak? Że od razu pójdziesz na imprezkę, stawiam wszystkim drinki i spoko. Ale dalej to nie jest coś takiego, że zostaniesz przez to bankrutem. No, co najwyżej powiesz, przepierdzieliłem 5000 na jednej imprezie. Natomiast jak prowadzisz biznes, zaczyna to iść, to nagle oni ci mówią, stary, masz zdolność kredytową na 2 miliony. Kliknij tu. Kliknij, pomyśl, co możesz zrobić z 2 milionami. I trzeba mieć bardzo duży poziom opanowania i rozwinięty mózg, żeby stwierdzić, nie, dziękuję. I już. I widzieć to. I odbierać ten telefon raz w miesiącu, że tutaj firmy idą, my widzimy, to my tutaj taki specjalny kredyt, niskoprocentowany, tu może pan weźmie ten kredyt i postawi bliźniaki, a ty na to, nie, ja mam swoje zasady i ja wiem, że dostać kredyt to jest znacznie łatwiej niż go oddać. I ja wolę wydawać przeszłość, czyli to, co zarobiłem wczoraj, niż dziś wydać przyszłość, czyli dostać kredyt i jutro zarabiać na to. Może przez to jestem wolniejszy, może przez to nie postawię 4 osiedli, może przez to nie trafię na listę Forbesa, może, ale być może też przez to spokojniej mi się żyje, mam łatwiej mi się, lepiej mi się śpi i po prostu nie muszę drugi raz przechodzić tego samego, co przed laty, że dzwonią do mnie wierzyciele i mi proponują ucinanie mi ręki palca po palcu i wysyłanie tego do rodziny, bo nie mogę płacić. Także to wymaga kontroli finansowej, bo jak są w którymś momencie możliwości, to trzeba się umieć opamiętać, zarządzić tym, żeby nie odwaliło, żeby nie wydać, żeby nie przeinwestować, bo tu kozak pierwsze pieniądze zobaczył, teraz cuda wianki, teraz to ja już zawsze będę tak zarabiać, to już nic się nie może stać, nie? To jedziemy. Stawiamy wieżowiec w centrum Warszawy, bo musimy mieć świetne biuro, żeby były lepsze morale, żeby było. Więc takie pokusy głupie są i tego się trzeba nauczyć. Niektórzy, nieliczni, mają to nauczone z domu, albo nie wiem, albo się tacy urodzili, ale większość potrzebuje jednak trochę przeżyć, trochę głupot zrobić, ale w końcu dojdzie do tego poziomu, że dobra, kontrolujemy to. Zasoby finansowe. Jeżeli przychodzi na konto 100 koła, to nie znaczy, że ja mam 100 koła. Tu jest jeszcze podatek, tu jest jeszcze być może ZUS, jeżeli tam masz, nie wiem, umowę o pracę z kimś. Tu są przede wszystkim pracownicy. Mój zespół wie, jaki mam wstręt do trzymania cudzych pieniędzy. Ja bym wszystkim najchętniej, jak się kończy miesiąc, to ja od razu każdego cisnę, że mimo, że my tam pewnie mamy w umowie, nawet nie wiem, że do 10 płacimy, to gwarantuję wam, że 30 dnia miesiąca ostatniego, o 23.59, wszyscy moi ludzie z zespołu, z którymi rozliczam się na godziny, mają ode mnie wiadomość na Signalu, no to ile tych godzin w tym miesiącu było? Masz policzone? Ile ci mam zapłacić? I jak tylko dostanę tę liczbę, oni czasem sami zwlekają, a ja cisnę. Nie, dawaj, ile to jest? To ja puszczam przelewy. No może nie ja osobiście, ale to płacimy, bo to dla mnie to jest takie, z końcem miesiąca te pieniądze są ich, a nie moje. Więc ja nie wiem, czemu one są na moim koncie. Ja się brzydzę trzymania pieniędzy innych ludzi. To czy im trzeba dać, to jest ich wypłata, to jest ich pieniądze na czynsz, na rodzinę, na wycieczki. Oni to muszą jak najszybciej dostać, bierzcie to ode mnie. Teraz już tak myślę, teraz, wiesz, po latach to się fajnie mówi, a kiedyś to było tak, że kurczę, no, przyszły pieniądze od klientów, no to teraz inwestujemy, kupujemy, a tu nagle drukarnia wysyła fakturę, że zapłać nam za druk książek, a ja myślę, ups, tego nie przewidziałem, a potem skarbówka pisze, ty, a wiesz, że podatki też trzeba płacić do 20, a ja mówię, ty, zapomniałem, ups, no i tak się zarządzało, więc to na pewno jest jakieś takie, jakiś minus, że tu naprawdę to wymaga poważnej edukacji, poważnej samokontroli, dużo kontroli emocjonalnej. Co dalej? Efekt uzależniający. Czyli z jednej strony w kwadrancie B, w przeciwieństwie do S, możesz mieć wolność, możesz mieć pasywny dochód, możesz mieć wakacje, możesz stworzyć taki system, który wymaga od ciebie tylko minimum zaangażowania. Ja znam firmy, które robią miliony zysku czystego miesięcznie i goście o 11 w południe, przed południem kończą pracę. Autentyk. Znam takie przypadki i wcale nie tak mało. Więc to jest możliwe. Ale z drugiej strony biznes jest fajny i on uzależnia. I to jest ryzyko takie, bo znam też przypadki ludzi, którzy zarabiają miliony,
mają wszystko, mają fajne samochody, mają świetne rodziny, ale nie spędzają z nimi czasu, bo mówią, kurczę, no w tym biznesie jeszcze coś można zrobić, a jeszcze można postawić drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I to jest ryzyko uzależnienia, że to jest tak fajne. Jeszcze jak przynosi efekty, to jest tym bardziej niebezpieczne, no bo widzę, że działa, no to znaczy, że trzeba robić tego więcej. I to wymaga też borykania się z tym ryzykiem. Ja już myślę, że po latach mam to w miarę opanowane. Na zasadzie z jednej strony moje uzależnienie od biznesu oceniam na skalę bardzo już pozytywną teraz, co oznacza, że to, że ja zawsze jak jestem na wczasach i idę do toalety w restauracji, to zawsze myślę wtedy o firmie i coś nagrywam na Signalu do zespołu, to dla mnie, ja to zaakceptowałem, że to jestem ja. Ja taki jestem. To nie jest jakieś, że o, wieczorek jest uzależniony od biznesu, on jest dysfunkcyjny. Nie, ja jestem właśnie bardzo funkcyjny. To mi buduje kreatywną energię, wychodzę z tej knajpy, z tego kibla w tej knajpie, podbudowany, radosny i lepiej mi się chce spędzać czas z rodziną. Tak to działa. Ale kiedyś przeginałem w taką stronę, że na zasadzie, że ja muszę zawsze pracować jeszcze więcej, więc to też wymaga pracy, rozwoju i na pewno warto na to zwrócić uwagę. Co jeszcze? Bycie zakałą socjalistycznego świata. Biznesmen, on zarabia na pracy innych ludzi, jeździ fajnym autem. Powiedziałem wcześniej trochę, że w Polsce nie jest to aż takie hardkorowe już, ale nie wiem, co będzie za parę lat pod wpływem socjalizmu całej zachodniej Europy. Może te młode pokolenie da się przekonać, że ci przedsiębiorcy, to oni, to nie politycy, to przedsiębiorcy spowodowali całe zło tego świata. I może oni są źli, może powinni, trzeba im zabrać ogólnie. Nie wiadomo, no jeżeli ludzie łykają takie piguły jak podatek solidarnościowy, no to, to może łykną jeszcze inne historie. Zobaczymy. No w każdym razie ogólnie na pewno wizerunkowo bycie przedsiębiorcą, biznesmenem zwłaszcza w Polsce takie jest, no zależy na kogo trafisz i z kim gadasz. No nie zawsze to jest pozytywnie odbierana rzecz. Także, no i oczywiście konieczność edukowania się. To z jednej strony jest fajne, że się trzeba edukować, a z drugiej konieczność. Na zasadzie, czy ja z własnej woli zainteresowałbym się TikTokiem? Nie, ponieważ widziałem TikToka wcześniej, jak wchodził i tak dalej, no nie porwało to mojego serduszka, ale to nie jest, że mnie biznes zapyta, czy ty wieczorku chcesz. Nie, 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 wieczorku, ty budujesz markę osobistą, ty jesteś w internetach i teraz internety oznaczają również TikTok. Już nie Facebook, już Facebooka nie zbudujesz od zera, bez pieniędzy, tam tylko pieniądze, Instagrama nie zrobisz w świecie biznesu, więc masz tylko YouTube'a i teraz TikToka. Dwa narzędzia, czy chcesz korzystać z połowy narzędzi, czy ze 100%. No i wieczorek mówi, dobra, no to dobra, no biorę to na klatę. I czasem jest to konieczność edukowania się. Ja czasem czytam ustawy o podatkach, żeby wiedzieć, o czym mamy gadać z księgową i z prawnikiem, żeby wszystko się zgadzało, żeby było cycuś, glancuś, ponieważ, no wiesz, można było kombinować trochę bardziej 10 lat temu, jak sobie byłem hopkiem, roztropkiem i tak dalej. Kreatywność była. Teraz to ja muszę mieć firmy krystalicznie czyste i znajomi przedsiębiorcy czasem mnie uważają za frajera, że czemu ty tego nie puścisz pod stołem, albo czemu ty chcesz tutaj zrobić, jak to jest niewykrywalne. A ja mówię, no wiesz czemu? No normalnie, 10 lat temu bym to tak zrobił. Zapłaciłbym pod stołem, ogarnąłbym bez faktury albo ściągnąłbym fakturę od kolegi na coś, co nie nastąpiło, bo wtedy bym się nie bał, ale teraz, więc to nawet, to wiesz, to mówię uczciwie, że to nie chodzi o samą ideologię, żeby nic nigdy nie przykombinować, tylko ja wiem, że jestem na świeczniku, jestem tutaj, jest coś takiego jak scrutiny po angielsku, czyli taka sprawdzalność. Jak ktoś jest na świeczniku, to prędzej czy później będzie sprawdzalny. A sprawdzanie polskich przedsiębiorców jest dość proste. Oni mają JPK, to wszystko jest w urzędach i tak dalej. I po prostu u mnie zwłaszcza to się musi zgadzać. To się musi potrójnie zgadzać. To musi być święte wszystko. Więc ja przez to też trochę więcej czasu z tym spędzam i trochę więcej się muszę edukować, bo tam musi wszystko grać. Po prostu. Tam nie może być żadnego wała, żadnej nieczystości, bo ja nie mam wątpliwości, że moje firmy ktoś obserwuje, że ktoś może nie lubić i tak dalej, taki gość w Bentleyu gada i tak dalej, a ja siedzę w tym swoim urzędzie i mi się tu nudzi, a sprawdzę go, a może coś na niego mamy, może coś znajdziemy, no i tyle.
Więc to jest ryzyko, znaczy ryzyko, to jest konieczność ciągłej edukacji, zawsze do przodu, przepisy się zmieniają. Przyjdzie styczeń, przyjdą nowe przepisy o VAT-cie, znowu trzeba będzie to czytać. Znowu trzeba będzie zastanawiać się, co podmiot liryczny miał na myśli i wybrać opcję, w moim wypadku akurat bardziej bezpieczną, w czyimś innym wypadku być może średnio bezpieczną, albo po bandzie, no to różnie, natomiast to jest konieczność, tak? Czyli to nie zawsze mi się podoba, że zawsze trzeba wszystkiego się uczyć ciągle. Nie zawsze to jest fajne, ogólnie tak, ale czasem jest to wkurzające. Kolejna rzecz, ryzyko sukcesu, jakkolwiek to działa, jak może być ryzyko sukcesu? O, wyszedł mu biznes i zarabia kupę kasy, o, ale mi ryzyko. To jest ryzyko, bo do sukcesu też trzeba mieć głowę. W sensie, znam takich przedsiębiorców, którzy jak zarobili pierwsze pieniądze, to im tak odwaliło, mało tego. To przy pierwszych, to, że odwala, to jest chyba naturalne, ale im przy drugich, trzecich i dziesiątych odwala jeszcze bardziej. I w którymś momencie oni myślą sobie, na przykład znam taki case, bez nazwisk, bo nie lubię dawać nazwisk, znam przypadek, że facet, który jest multimilionerem, w knajpie, coś mu nie pasowało, kelnerka, no coś tam zawaliła, zrobiła źle, nie wiem, czy to był włos w sushi, czy coś tam, no już nieważne. W każdym razie ten gość, którego poza tym to ja bardzo lubię i szanuję, bo jest fajnym gościem, ale to mi się bardzo nie podoba, to konkretne zachowanie. On mówi do niej, zamiast, że tutaj mam włos i tak dalej, że ten, to zaczyna od razu po niej krzyczeć. Że pani, czy pani sobie zdaje sprawę, kim ja jestem? Czy pani to rozumie? Autentyczny case. Jak pani, a pani nie wie, co ma zrobić i tak dalej. I on mówi, ja widzę, że pani nie wie, kim ja jestem. To niech pani zapyta swojego szefa, on jest przedsiębiorcą, on na pewno wie, kim ja jestem. I wyobrażasz sobie takie traktowanie ludzi? Co, jak trzeba mieć nasrane w głowie, żeby w ogóle na to wpaść, że tak można komuś zrobić? Bo co? Bo tu pani kelnerka i ona dostanie 3000 za podawanie sushi, a ty masz 50 milionów 100 i tak dalej i co? No i co? No i dobra, no daje to możliwości, lepsze podróże, ale co to ma do tej rozmowy? I to jest takie, to jest ryzyko. To jest ryzyko, bo to wiesz, ty musisz obcować z tą rzeczywistością. Patrzysz i mówisz, no dobra, człowiek, który mi leczy dzisiaj nogę u lekarza, tak? Z jakiegoś powodu, na przykład handlujesz sobie magnesami, nie? Handlujesz magnesami i tak dalej. Mówisz, i on mi tutaj ratuje nogę, jak on mi nie uratuje tej nogi, to mi ją utną. Więc robi dla mnie coś niesamowitego i ja mu płacę 150 zł za prywatną wizytę, a w tym samym czasie, jak ja tu siedzę u niego, moje magnesy zarobiły 3000. I jest coś takiego, że to jest ryzyko w dwie strony. Albo masz tak jak ja, że w tym momencie jest takie trochę narastające poczucie winy, że czemu tak jest? Czy to powinno tak być? Czy na pewno moja praca jest aż tak społecznie korzystna, żeby aż taki był ten przeskok? I tak człowiek się trochę boryka wewnętrznie. To jest jakaś taka moja kwestia, którą ja sobie nie powiem, że przerobiłem, bo przerabiam cały czas. To jest jedna strona, taki impostor syndrom to się nazywa, że czujesz, że trochę ci świat daje za bardzo. Tak? Nawet nie wiesz, czy aż tak sobie zasłużyłeś. A część ludzi ma dokładnie w drugą stronę. Kurczę, no i co? No frajer, no. On mi tu ratuje nogę tak naprawdę i za 150 zeta. A ja jestem taki bystry, że ja rozkminiłem biznes na magnesach. Nie ma mnie tam trzy koła do przodu. Tak wchodzi. Taki jestem. I to jest takie ryzyko bardzo poważne dla twojego rozwoju w ogóle. I znam takich ludzi, z którym palma odbiła i to jest straszne. To jest straszne. I oczywiście jest coś takiego, że to chyba nie jest tylko tak, że pieniądze tych ludzi tak zepsuły, tylko że pieniądze dają większe możliwości pokazania, że się z idiotą. To chyba bardziej o to chodzi, tak? Jak masz mało pieniędzy, masz mniejsze możliwości, żeby pokazać, jak jesteś głupi, a jak masz więcej pieniędzy, to masz więcej środków. Bardziej cię widać, tak? Bo już nie jedziesz Golfem trójką przez miasto 150, tylko jakąś Ferrarą, to się bardziej rzuca w oczy. Także tak to właśnie działa. I to jest jakieś ryzyko, takie egzystencjalne, no, ale to trzeba też wziąć na klatę, że trzeba nad sobą bardzo pracować, żebyś w którymś momencie nie zaczął traktować ludzi, że o, skoro tobie lepiej finansowo idzie, to jest tylko finansowo. I to tak naprawdę
no nic więcej nie znaczy, no. Po prostu rozkminiłeś jedną grę, tak? Tak, szachista jest świetnym szachistą i ma to rozkminione i to nic nie oznacza, że jest lepszym człowiekiem albo gorszym. No, lepiej rozkminia szachy. Biznes to są, to jest gra w cywilizację i ktoś to rozkminił lepiej, bo się dłużej uczył, ktoś tego nie rozkminia. No i tyle, ktoś nawet w to nie chce grać wcale i to jest okej, tylko że to wymaga dużo właśnie pokory i tej takiej, no, nabrania tej odporności, tak? Że jedziesz tym fajnym autem, ktoś obok jedzie tym Golfem trójką albo multiplą i mówisz, no spoko, no, tak wybrał albo tak mógł wybrać i to jest okej. Okay. I jak widzisz, że stoi ta multipla zepsuta na autostradzie i on tam próbuje coś grzebać i naprawiać i widać, że to auto, no, nie mogło dojechać nawet do celu, to twoją myślą nie jest, kurczę, no, multiple ma przerąbane teraz, no, przerąbane, no. By robił coś mądrzejszego, by miał auto, które by się nie zepsuło. Nie, tylko właśnie twoją myślą jest, kurczę, dobrze, jakie to szczęście, dzięki Boże, że jakoś mi się tak ułożyło w życiu, że mogę teraz nie stać tam ze swoim autem i naprawiać, nie mogąc jechać dalej. To jest to. A może mu jest potrzebna jakaś pomoc, może się zatrzymać, może zadzwonić, a może mu nawet sfinansować lawetę, no. Dla niego te 400 zł dziś to może być kosmos. Kiedyś mi się Corsa zepsuła na A4, jak mi facet powiedział, że bierze chyba złotówkę czy dwa za kilometr, to ja się prawie popłakałem na miejscu. Naprawdę. Nie przesadzam. Więc a z perspektywy czasu możesz się zatrzymać i powiedzieć, a ja ci załatwię tą lawetę. Masz, jedź, niech ci naprawią. I tyle. I to jest... Tylko to jest bardzo trudne, to się tak gada. To się tak gada, fajnie. To tyle wymaga pracy w sobie, żeby nie być głupi ani w jedną stronę, ani w drugą. Że to jest w jakimś sensie, ja to daję jako minus. Długofalowo to też jest plus, tak, bo to jest rozwój, że jak ty bierzesz to na klatę, to idziesz do przodu bardzo. To uważam, że to jest bardzo poważna lekcja rozwoju, wręcz duchowego. Ja wiem, że odpływam niby, i tego nie ma w książkach Kiyosakiego, ale uważam to właśnie za bardzo ważne i za nieodłączną część robienia dobrego, etycznego, fajnego biznesu, a tylko taki zmienia świat na lepsze. Bo biznes sam w sobie nie zmienia świata na lepsze. Dobry i etyczny biznes bardzo zmienia świat na lepsze. I to świat wszystkich innych kwadrantów też. Co jeszcze? Ogrom stresujących sytuacji, tak? Czyli trzeba zwiększyć sobie jaja stukrotnie. Pismo ze skarbówki za pierwszym razem, pikawa strzela. Za 20, co tam znowu chcą? Prawna, nowa ustawa o VAT-ie za pierwszym razem. Ja pierdzielę, jak oni mogą to robić? My musimy całą firmę teraz przerobić. Za 10 razem, dobra, czytamy, co znowu wymyślili, co musimy do tego zrobić. Zwalnianie ludzi, jedna z najbardziej stresujących sytuacji, jakie mogą być. I to jest stresujące z założenia, jak trzeba kogoś zwolnić, dlatego że nie ma performance'u, tak? Nie stara się i tak dalej, to już jest dołujące mega. A najgorsze, co może być, co na szczęście mi się dawno nie zdarzyło i chciałbym, żeby się nigdy już nie zdarzyło, to jest zwolnić kogoś, kto jest dobry, ale firma ci nie wyrabia, rozumiesz? On jest dobry, jest świetny, ale cię już nie stać, bo coś się stało w biznesie i trzeba zwalniać ludzi. To jest ból niewyobrażalny. To ja znam ludzi, którzy zarządzali firmami, musieli zwalniać ludzi i pamiętam, że zawsze mieli taki zarząd we wtorek, no to gość cały poniedziałek nie spał, chodził tylko w kółko, bo to nam jego żona opowiadała, że on od rana w poniedziałek siedzi w domu, chodzi w kółko, patrzy w okno, pali fajki, pije whisky i nocą nie śpi, bo on wie, że jutro będzie decyzja na zarządzie, że trzeba zwolnić dwie osoby, trzeba będzie wybrać te osoby, a on będzie tym osobom musiał to powiedzieć. Więc to jest coś, co trzeba brać na klatę, bo z drugiej strony, no to co? Jak ominiesz rzeczywistość? Albo ja wymyślę taki system rekrutacji i taki biznes, że nigdy nie trzeba będzie nikogo zwolnić i zawsze będziemy mieć miliony, żeby wszystkim zapewnić byt. No, jak masz jakikolwiek kontakt z rzeczywistością, no to wiesz, że tak nie jest, w związku z czym trzeba też te stresujące sytuacje brać na klatę. Ja kiedyś się wykłócałem z naczelnikiem Urzędu Skarbowego, bo on mi mówi, że nie zarejestruje mojej firmy do VAT-u. A ja mówię, dlaczego? Bo my byliśmy tam, jak pana nie było, i zrobiliśmy zdjęcia z ukradka i to nie jest miejsce, w którym da się pracować. Bo to był lokal w stanie deweloperskim wtedy. I ja mówię, no dobrze. Znaczy, ja tak nie mówiłem, ja byłem bardzo wkurzony wtedy, bo to była jedna z pierwszych takich sytuacji. Więc ja cały czerwony, z żyłką tutaj mu tłumaczę, no dobra, a czym się zajmuje moja firma? Bo ja rozumiem, że pan w pełni wie, zbadał pan wszystko i pan dobrze wie, gdzie ja mogę pracować. Czym ja się zajmuję?
No ja nie wiem, ja może spojrzę w papier. Ja mówię, niech pan nigdzie nie patrzy, ja panu mówię, że ja robię po pierwsze szkolenia, które mogę robić na żywo, jadąc gdzieś, wynajmując salkę, więc nie robię w tym lokalu, a po drugie 90% czasu to jest mój byt w internecie, promocja, marketing, zarządzanie firmą, a wie pan, gdzie działa internet? Wszędzie, nawet na tarasie tego domku w stanie deweloperskim, jak będzie słońce, ja sobie tam postawię krzesło i to działa. I jak krzyczę po tym naczelniku urzędu skarbowego, bo mnie tak wkurzył, że no, w głowie się to nie mieściło, że on mówi, rozumiesz, ja miałem usługi, które trzeba było sprzedawać z VAT-em, żeby było legalnie, a jednocześnie on mi mówi, że nie zarejestruje mi tej firmy do VAT-u i mogę je sprzedawać bez VAT-u, jednocześnie sprzedając nielegalnie. No, to, no nie pogadasz, nie? Więc ja mu to wszystko tłumaczę, krzyczę na niego i mówię, że się ma puknąć w czoło, ja działam w internecie i jak będę chciał, to sobie będę na lodowcu w zimnie przy minus 30 w kurtce siedział w tragicznych warunkach i se byle było Wi-Fi. I tak mu mówiłem. I następnego dnia dostałem pismo, jak to się stało, to nie wiem, ale że jednak zarejestrowali do VAT-u, ale to jest takie coś, czego praca na etacie nie dostarcza, takich rozrywek. I tutaj to jest minus, minus biznesu, bo tego jest na pęczki. Oczywiście z czasem doceniasz, że jesteś coraz bardziej odporny. Dziś na taką sytuację bym zareagował, dobra, zadzwoń tam, wytłumacz, jak to wygląda, niech się pukną w czoło i niech dają mi ten VAT, bo nie będziemy rżnąć głupa, tak? I tyle. I już. Zresztą potem już wiedzieliśmy, że oni przychodzą na kontrolę z ukradka, więc do nich zadzwoniliśmy. Kiedy przyjdziecie, wpadajcie do tego lokalu, napijcie się kawki, ocencie, czy tu się da pracować, my wam pokażemy. Więc uczysz się, rozwijasz. Więc to jest minus, który jest jednocześnie plusem, ale oznacza to też, że no, trzeba być gotowym na wiele rzeczy, jak to często mówiłem, że to jest trochę przedsiębiorca, to jest jak robienie smoothie, nie? Jak owoc, z którego się robi smoothie, nie? Wrzucić do Thermomixa i po prostu dzieją się rzeczy niesamowite. To nie jest dla każdego, to naprawdę nie jest dla każdego. To, że są fajne potencjalnie pieniądze, systemy, możliwość kreowania, tak, ale naprawdę niektórzy ludzie nie powinni tego robić, bo nie wytrzymają tego nerwowo, no. Nie wytrzymają, nie będą gotowi się tak przestawić. Ja, mi się samemu wiele razy zastanawiało mi się, czy ja jestem w stanie to wytrzymać. Czy to jest to, ten poziom napięcia struny, który jestem gotowy brać na klatę. Potem się okazywało, że jestem, a potem się ona napinała jeszcze bardziej, bo kolejne rzeczy się działy wraz ze skalą. No i tak to jest, no i tak to po prostu jest, ale z drugiej strony przedsiębiorca jest uzależniony i nie może inaczej, więc no pływam se w tym swoim oceanie i dla niektórych ten ocean to jest właśnie to, mimo że w nim pływają rekiny. Co jeszcze? Bardzo duży minus dla wielu przedsiębiorców, że robisz coś, czego twoi ludzie, czyli twój zespół i część twojej rodziny nie rozumie. Tak, bo jak pracujesz na etacie, no to twoja rodzina, która w większości pewnie statystycznie pracowała na etacie, twoi kumple, twoi współpracownicy, no wszyscy mają podobne tematy, podobne problemy. Jak ty robisz biznes, to mało kto w Polsce robi biznes. Przedsiębiorców w Polsce jest 3 miliony, ale większość z nich to jest taka fake przedsiębiorczość, czyli no jestem kurierem, pracuję dla kogoś, no ale chcieli, żebym założył JDG, bo będzie łatwiej się rozliczać. No to nie jest tak do końca przedsiębiorczość, no bo tylko tyle, że masz księgową i ZUS. I już. Tak czy inaczej, więc tych przedsiębiorców realnych to jest jeszcze mniej. No i teraz, no więc rodzina tak naprawdę nie wie, co ty robisz, na czym to wszystko polega, jak to działa. Ty nawet nie możesz powiedzieć takich rzeczy, tak? Bo wiesz, jak ty na pewnym etapie masz takie jaja, że naprawdę dużo wytrzymasz, to dziś jakby przyszło pismo, że kontrola skarbowa, bo my uważamy, że wy macie w biurze zbyt ostro, czyli nie, to nie skarbowa, to sanepidu, nie, tak, albo PIP. Więc kontrola wpadnie, sanepid albo PIP, bo my uważamy, mamy doniesienie, że wy macie ostro zakończone biurka i to jest niezgodne z ustawą jakąś tam, bo to jest niebezpieczne dla pracowników. No i wpada ci takie coś, przychodzi ekipa i ci mówi, że 5000 kary. Mi się to nie zdarzyło, ale znam ludzi, którym się zdarzyły takie kontrole o totalną głupotę i jeszcze to pismo, zawsze czerwone, pieczątka, podpisany jakiś naczelnik. To są wszystko rzeczy, które po paru latach prowadzenia biznesu traktujesz na zasadzie, dobra, co to będzie, ile będzie do zapłaty, weź tam, dzwoń do prawnika, spytaj, co im odpisać, żeby się odwalili i tyle. Ale to dlatego, że ty robisz biznes, tak? A twoja rodzina nie robi tego biznesu, jak ty przypadkiem wymsknie ci się, tak? Wymsknie ci się przy niedzielnym obiadku, że no, takie pismo przyszło, to tamto, dla nich to będzie stres nieporównywalnie większy.
tak, bo oni tego nie robią, oni nie przywykli do tego, że się codziennie dostaje w pysk, nie? To jest biznes, to jest MMA, tak? Wchodzisz do ringu, no i wychodzisz z obitą twarzą. Jak ktoś tego nie robi na co dzień, to dla niego jeden cios to jest straszna rzecz. Dlatego to jest trudne w byciu przedsiębiorcą, że pewnych rzeczy się nie mówi, bo pewne rzeczy ty rozumiesz, że dobra, ty to weźmiesz na klatę, ty to udźwigniesz już na tym etapie, ale być może twoi bliscy by tego nie udźwignęli. Być może oni nie rozumieją, że to jest fejkowe zagrożenie, tak? Że to wszystko bardzo źle wygląda, ale tak naprawdę to ty już to tyle razy przerabiałeś, że to nic z tego nie będzie. Także, ale ty to wiesz, oni tego mogą nie wiedzieć. Oprócz tego, no nie masz z kim gadać, tak? Jak nie masz kolegów przedsiębiorców, nie masz wszystkich tematów poruszyć z pracownikami. No, to jest to moralne pytanie, czy jak wiesz, że w twojej firmie dzieje się źle, to kiedy o tym powiedzieć zespołowi, tak? Żeby nie straciło morale, żeby się nie pogorszyło i tak dalej. Pewne rzeczy trzeba ukrywać, no i no różnie. To. Więc to są takie problemy, tak? Że nie ma z kim pogadać, tak? Masz znajomych, chcesz jechać z nimi na wczasy, no ale o czym z nimi gadać? No oni, ten ci mówi, że go szef wkurza, a ty mówisz, że ostatnio zmienili ustawę o VAT-ie i teraz trzeba to tak rozliczać. No, ogólnie z każdym człowiekiem da się dogadać, ale też z drugiej strony zawsze łatwiej się dogaduje z tymi, którzy mają podobne rozterki, problemy i tematy. Więc to tak jest. No i to jest na pewno minus przedsiębiorczości, że część bliskich ludzi nie rozumie tego dokładnie, co ty robisz, jak to wszystko działa, czemu to tak działa, więc później słyszysz teksty na przykład, że to ty robisz coś takiego, to może właśnie te mity takie klasyczne, to cię zamkną, albo to ci porwą cię i tak dalej. No różne takie rzeczy, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, no ale no przyjdzie ktoś z twoich bliskich i powie, przeczytałem komentarze pod twoim filmem i tam ktoś mówi, że ciebie się powinno zabić. No i ty, jak robisz pewne rzeczy od lat, no to dobra, tam wiadomo, siedzi ktoś, 11-latek, wkurzony jest dzisiaj, bo dostał słabą ocenę w szkole, no i trafił przypadkiem na ten kanał i pisze takie rzeczy, no i tyle, ale ktoś, kto to widzi pierwszy raz, jest twoim bliskim, myśli sobie, kurczę, mojego bliskiego chcą zabić za to, co on robi. I to jest takie myślenie, więc jest dużo takich rzeczy, o których się na co dzień nie mówi, a one są tam i one są taką kulą u nogi trochę i takim czymś, że no nie możesz sobie pogadać o wszystkim, nie wszystko każdy zrozumie i to jest, to tak jest po prostu, to tak jest. Jeszcze do tego, jaką ktoś ma tendencję, tak? Bo rozmawianie o swoich problemach przecież uwalnia. Ja z kolei mam skrajną tendencję do rozwiązywania problemów samemu, więc informuję o większości problemów kogokolwiek, jak już są rozwiązane, co na pewno jest bardzo szkodliwe dla mojego zdrowia psychicznego i fizycznego również, no bo to jest holistyczne. No ale to jest, no każdy ma swoje tematy do przepracowania, ja pracuję nad tym i tak dalej. Będąc przedsiębiorcą na pewno to jest dużo trudniejsze, bo na pewno wiesz, że ewidentnie o pewnych rzeczach nawet nie należy mówić na pewnym etapie. Tak? Tak to po prostu jest. Dobrze. No i brak gwarancji sukcesu to jest ten klasyczny minus, czyli że robienie biznesu przy tych wszystkich plusach, o których mówiłem, to jest wszystko przy założeniu, że ten biznes wyjdzie. Tak, a takiej gwarancji nie ma, nigdy nie było, nigdy nie będzie, może nie wyjść i trzeba będzie położyć jeden, próbować z drugim, może się okazać, że dopiero 7 wyjdzie, a może 12, może żaden nie wyjdzie i trzeba będzie wrócić na etat. Tak to po prostu jest i no i takie są fakty, no i tyle. Niemniej jednak, tak jak mówię, być może kogoś to przekonuje i tyle. Długi odcinek, powiem na szybko o kwadrancie I. Dlaczego na szybko? Dlatego, że długi odcinek, ale dlatego przede wszystkim, że kwadrant I jest po poprzednich kwadrantach. To jest ważne i przestrzegam, tak? Nie wchodzi się w inwestycje, nie przechodziwszy poprzednich kwadrantów, czyli nie mając czego, bo jak czytam te informacje, że pracuję na etacie, zarabiam za mało, albo zwolnili mnie, albo ucięli mi etat tak na 3/4, zarabiam teraz mniej, albo moją żonę zwolnili, mamy teraz mniej pieniędzy. I ostatnio słyszałem taką sytuację, pozdrawiam tą osobę, nie będę mówić imienia, bo tu właśnie o to chodzi, ale mam kaca moralnego, że nie umiałem zareagować szybko, bo nagrywaliśmy wtedy ze 3 odcinki i w przerwie między jednym i drugim podchodzi gość, rozmawiamy, zbijamy piątkę, on mówi, że pracuje na taksówce, jest ciężko, bo jego żonę zwolnili i on teraz wchodzi w Forexa, żeby jakoś podreperować budżet. Ja byłem tak zaoferowany tymi nagrywkami, dużo się działo, że nie byłem w stanie powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć wtedy.
I teraz to powiem, zatem, drogi człowieku, jeżeli to oglądasz, ale też inni, którzy są w podobnych sytuacjach, nie, wyjdź z Forexa, nie rób tego, to nie jest ten moment. Jeżeli ktoś stracił pracę, pogorszyła Wam się sytuacja, to się nie wchodzi w kwadrant I. Obojętnie, co Wam obiecują. 300% w tydzień. Skamy, piramidy, cuda, wianki, plantacje bambusa w Meksyku i jakieś dziwne zarządzanie Bitcoinem, które zarabia lepiej niż sam Bitcoin. Nie. Inwestuje się tylko wtedy, jak można stracić wszystko i nie po to, żeby stać się bogatym. Inwestuje się po to, że już jesteś bogaty i nie za bardzo wiadomo, co z tym robić, więc to pomnażasz, bo to jest po prostu fajne, bo inaczej zbiedniejesz, trzymając to na koncie. I to zadziwiająco szybko. Po to jest kwadrant I, a nie po to, że tutaj jakoś się wybije i może inwestycje ocalą mnie przed etatem. Nie. To jest bardzo ważna informacja. Plusy kwadrantu I, małe zaangażowanie czasowe, tak? Wrzucasz kasę, no i nic więcej się nie dzieje, tak? Oczywiście, to jest przereklamowane, tu też sobie trzeba powiedzieć wprost, bo to tak brzmi na zasadzie, a, zainwestuję w kawalerkę na wynajem. Czyli znajdę, kupię i wynajmę. Kto to chociaż raz w życiu zrobił, ten boleśnie zweryfikował te piękne opowieści, że na każdym etapie jest przerąbane, tak? Znajdę. No, można kupić sobie kawalerkę w Warszawie za 400 tysięcy w deweloperce, no i się zastanawiać, czy to na pewno jest najlepsza inwestycja na świecie. Czyli znowu szukanie, uczenie się, edukowanie. Potem remont, kupno, remont, deweloperka, gdzie jest ekipa remontowa, nie ma ich, a jak już są, to też ich nie ma, bo są pijani. I potem wynająć, komu to jeszcze wynająć, żeby on płacił, żeby nie było problemów. No i jest parę takich elementów. Oczywiście, znowu, jak wchodzisz na wyższy znowu poziom, to znajdujesz ludzi, którzy ci to zrobią wszystko sami. Czyli mówisz im, słuchaj, ja mam tyle kasy, połowę z tego mogę oddać dla ciebie, znajdź kawalerkę, kup, ja ci napiszę pełnomocnictwo, ty mi napiszesz pełnomocnictwo, ja podpiszę, że ty je masz, wynajmij i obsługuj. Zysk mniejszy, ale wtedy mówimy o małym zaangażowaniu czasowym, bo to wiesz, inwestuj w akcje, się mówi, no kupujesz akcje już. Dobra, ale pytanie, jakie akcje? Które akcje? Ja jakiś czas temu, niedawno całkiem się tym tematem w końcu po latach zainteresowałem, no bo kurczę, gadam często z tym traderem, robię wywiady, no i kurczę, no jest to ciekawe, no daje to do myślenia i tak dalej, no ale się okazało, że to nie są takie proste rzeczy, tak, że wow. Czyli żeby ci wyjaśnić, dlaczego ja mam akcję Asbisu i Arctic Paper albo Rao Lietuva, no to chwilę by było. No. Chwilę by było, bo to też chwilę trwało decydowanie, czemu akurat te, czemu nie inne, czy trzeba było wybrać model inwestowania, że ja nie chcę mieć wielkich zysków z tych akcji i tak dalej, tylko bardziej wolę wrzucić i żeby były dywidendy. I po prostu niech sobie będą te dywidendy, lata. No i lecą. I coś tam dorzucać do tego koszyka co jakiś czas. Nie jako główna inwestycja, nie wiadomo jak wielka, no tylko se tam po prostu coś tam w akcjach mieć, jako takie zabezpieczenie też, żeby było w różnych gotówkach, tak? Bo jak trzeba kupić akcje na rynku w Hongkongu, w dolarze hongkońskim, albo w Stanach w dolarze w ogóle, no to też jest jakieś bezpieczeństwo dodatkowe, że gdyby coś się stało ze złotówką. No ale to właśnie, to jest coś, co się budowało, tak? Czyli trzeba było się wyedukować, poczytać, pogadać i tak dalej. Więc to nie jest aż tak, ale w którymś momencie rzeczywiście jest to dużo prostsze, tak? Jak ktoś kupił 4 kawalerki, to 5. i 7. to po prostu tak robi. Jak ktoś zrobił parę flipów, to pewnie już potem ma w ogóle ekipę. Flip to nie jest inwestowanie, to jest bardziej biznes, zahaczający nawet o samozatrudnienie, ale takie inwestowanie na zasadzie startup. To może być inwestowanie, masz tu kasę, rób. Ale też kusi, żeby się tam zaangażować. W każdym razie to zaangażowanie czasowe na pewno jest znacznie mniejsze dla inwestora niż w świecie biznesu. Możliwe jest nawet całkowicie dochód pasywny. Ja robiłem kilka lat temu biznes, którym mi obiecywano, że będę miał dochód pasywny, jak zbuduję grupę sprzedażową na kosmetyki. Do dziś czasem to gdzieś tam ktoś mnie myśli, że mnie dojedzie tym, że aha, ty działałeś w kosmetykach, ty promowałeś kredki do oczu, aha, i mówiłeś o dochodzie pasywnym, nie wiem, o co chodzi, bo wcale się tego nie wstydzę, nie urąga mi to, wręcz jestem dumny, że zrobiłem to dobrze, a mało kto umiał to robić dobrze, więc rozkminiłem, jak to się robi i po 7 czy 8 latach nietknięcia palcem w tej firmie
dostaje miesiąc wypłatę. Ona jest już symboliczna. Była na początku większa, potem to spadało, więc ten dochód pasywny, on sobie spada. I teraz to za poprzedni miesiąc to było, nie wiem, no, mówiąc szczerze, to chyba z 1800. Więc no, w porównaniu do tego, co tam było w okresie świetności, to no, nie można mówić, że to jest biznes jakiś, ale jest pasywny dochód na świecie i ja go doświadczam. I się cieszę, jestem dumny, że robiłem takie rzeczy i szukałem czegoś, gdzie ten pasywny dochód istnieje, więc w inwestycjach pasywny dochód też istnieje, bo przedwczoraj bodajże, czy, a nie wiem, no, parę dni temu wypłacili dywidendę za Arctic Paper i, no i co ja miałem robić, żeby oni wypłacili dywidendę? Nic, po prostu mieć te akcje w momencie odcięcia dywidendy. Wszystko, koniec, dzięki, cześć. Czyli zaangażowanie dalsze na pewnym etapie rzeczywiście jest zerowe. Znowu, może już jestem z tym nudnym, ale to jest pytanie, czy to jest uczciwe, że ktoś wrzucił na przykład takie grubasy, wrzucą parę milionów akcji. Czy to jest uczciwe, że oni miesięcznie z samych dywidend mają więcej niż pielęgniarka przez rok? Ale, no a jak nie, to co? No co? No nieuczciwe, no i co? Co zrobisz z tym? Ja jedyne, co mogę z tym zrobić, to promować na taką skalę, jaką się tylko da, fajne robienie biznesu, żeby wszystkim było lepiej. To jest, nie widzę więcej możliwości, co mały wieczoreczek może sobie tam zrobić, żeby zmienić cały świat. Robię ile mogę, jakby inni robili też tyle, to wydaje mi się, że już będą zauważalne jakieś zmiany. Tyle, zmiana oddolna, a nie taka odgórna, że ustalimy, że teraz nie wolno robić tego, zabierzemy tym i to nigdy nie zadziałało. Znaczy zadziałało, prowokując wojny, ale to chyba do tego nie zmierzamy. No dobra, do brzegu. Lepsze rozumienie świata, geopolityki, tak? Bo jak wchodzisz w tematy inwestycyjne, nie wszystkie, ale wiele, no, tak? Na przykład inwestujesz na rynku nieruchomości, bo chcesz kupować te nieruchomości na wynajem. Zaczynasz rozumieć, co to jest niedoskonałość rynku, tak? Czyli, że tą samą nieruchomość możesz kupić w lepszej lokalizacji, taniej niż w gorszej i w lepszym stanie, taniej niż w gorszym, bo rynek jest wolny. Czyli ludzie sami sobie wymyślają. Rozumiesz też psychologię, tak? Czyli, że aha, dobra, czemu ta cena jest taka niska? Dlatego, że ktoś chce mnie oszukać? Nie. Dlatego, że tej osobie się spieszy, bo wcześniej brała kredyty i teraz jest w problemach, więc musi szybko sprzedać, czyli obniża cenę i tak dalej. Zaczynasz rozumieć psychologię. Jak wchodzisz w akcję, zaczynasz rozumieć geopolitykę. Dlaczego polski Nowy Ład powoduje, że być może dobrze jest wejść w spółkę Dom Development? Tak zrobiłem. Jak ogłosili polski Nowy Ład. Widzisz to, tak? Te zależności. Dużo więcej rozumiesz o świecie. Mimo, że niby wchodzisz w inwestycje po to, żeby pomnażać pieniądze, to tak naprawdę ta edukacja inwestycyjna zazwyczaj zahacza o to, jak działa świat. O to, jak działają ludzie, o to, jak zbudowane jest społeczeństwo. To jest bardzo głęboka i wartościowa wiedza. Kolejna rzecz, własna emerytura. Własna emerytura, czyli jak zbudujesz. Oczywiście patrząc na te procenty, że ci inwestorzy w nieruchomości i w akcje to zarabiają tam 6-7% rocznie, no to naprawdę to trzeba kosmiczne pieniądze tam wrzucić, żeby z tego była za 50 lat poczciwa emerytura. No ale przynajmniej jest jakiś cel, jakaś szansa. Także jest potencjał, tak, że te inwestycje są twoją emeryturą. Może te startupy, w które wszedłeś, może te kawalerki, może coś tam, że za 50 lat jak dożyjesz i wszyscy będziemy zdrowi, to będzie wypłacało. Każda inwestycja na pewno nie, bo część upadnie, część nie pyknie i tak dalej. Ale no jak dywersyfikujesz, no to jednak są ludzie, którzy żyją z inwestycji swoich. Są i mają się dobrze, więc jest to na pewno możliwe. Kolejna rzecz, wspieranie cudzych talentów. To jest fajne w byciu inwestorem, tak? Wspierasz cudze talenty, bo ktoś ma startup, brakuje mu hajsu, żeby to zrobić i wtedy ty cały na biało wpadasz, mówisz, masz tu, rób. Ktoś ma pomysł na jakieś zarządzanie czymś, albo chciałby robić flipy, ty wpadasz, mówisz, a ja nie mam czasu na flipy, masz kasę, róbmy razem, dzielmy się zyskiem, ty działasz, znajdujesz okazję, remontujesz, sprzedajesz, ja daję hajs, mogę posłużyć mentoringiem jakimś i gra. Wszyscy zadowoleni, więc wspierasz talenty, wzmacniasz możliwości innych ludzi, to jest bardzo, bardzo fajne. Co jeszcze? No grafik, czyli wszystko, co jest związane z inwestowaniem w zasadzie nie dotyczy Twojego grafiku. No akcje możesz sobie kupić pijąc drinka w Chorwacji, tak, wejdziesz, zalogujesz się,
fundusze, jak masz jakieś coś tam, no, jakieś inwestycje, kawalerki, no, to są rzeczy, które nie wpływają na twój grafik aż tak. No, czasem trzeba coś zrobić, ale ty w pełni decydujesz co, jak i kiedy. To są oczywiste plusy bycia inwestorem. Sprzedawalność lub dziedziczność, tak, czyli te akcje można sprzedać w każdym momencie, kawalerkę można sprzedać, no nie w każdym momencie, ale ogólnie można, niektóre inwestycje łatwiej, bardzo szybko jak Bitcoina, inne trochę trudniej jak osiedle, ale ogólnie te inwestycje są sprzedawalne lub dziedziczne, tak, czyli ja wpadnę pod tramwaj, dalej moja rodzina będzie dostawać dywidendy z Arctic Paper albo Dom Development. Ja to tak górnolotnie mówię, ale ja tych akcji mam tyle, że oni tych dywidend to nawet nie zauważą na koncie, bo ja dopiero zacząłem niedawno, no ale jednak ta świadomość taka jest, że jeżeli bardziej to będę rozwijać, no to będzie z czasem tego więcej i to też jest spoko, myślę. Także co jeszcze? Skala ograniczona tylko kasą, tak, że możesz sobie inwestować ile chcesz, w co chcesz, jak chcesz. Wpadasz na ekspertia.com.pl, kupujesz Biblię inwestowania i już w samej jednej książce masz opisanych 13 sposobów różnych na inwestowanie. Od jakichś kart sportowych, po różne rodzaje alkoholu, po zegarki, przez klasyczne rzeczy, czyli nieruchomości, kryptowaluty czy akcje. To jest to. A to jest tylko 13 sposobów. Tych sposobów jest pewnie z 50 albo i 500. Więc to jest fajne, że tutaj ta skala zabawy jest nieograniczona. Znaczy jest ograniczona twoimi pieniędzmi, tak? Bo to wiadomo, jest logiczne. No i że inwestycje to jest dodatkowe zabezpieczenie, bo nikt nie jest inwestorem tylko. Każdy jest inwestorem dlatego, że jesteś biznesmenem, albo dlatego, że jesteś w kwadrancie S i akurat zarabiając tak dużo w złotej klatce, a wydając mało, bo nie może jechać na wczasy, no to sobie coś przerzuca na jakieś akcje albo złoto. W kwadrancie P też można trochę być inwestorem, po godzinach sobie coś odłożyć, czasem kupić złotą monetę jako poduszka finansowa. Czy złoto to jest inwestowanie, to można dyskutować, bardziej właśnie jako poduszka jest to świetne. No ale już mniejsza o większość. W każdym razie to jest na pewno plus, że te inwestycje to jest taki dodatek, kolejna noga, na której ty stoisz. I to jest warto mieć. Minusy są oczywiste. Po pierwsze, trzeba mieć kasę, żeby być inwestorem. Bez kasy się nie inwestuje, nie inwestuje się na kredyt, nie inwestuje się pożyczonej kasy od rodziny, nie inwestuje się, jak masz problemy finansowe, gonią cię wierzyciele. Trzeba mieć kasę, żeby być inwestorem. Proste. Więc dla niektórych z was to oznacza, że dzisiaj nie możesz być inwestorem. Ja w którymś momencie, jak się interesowałem inwestycjami, ale byłem, uwaga, właśnie byśmy zdjęlibyśmy Seicento. Taki mały jest, że go nie chcesz. To było gorąco. Weź mu tam, przeproś. W każdym razie, miałem milion długu, a interesowałem się inwestowaniem. W którymś momencie uczciwie sobie powiedziałem do lustra, wieczorku, ty nie możesz inwestować. Ciebie to kręci, ale nie wolno ci. To nie jest ten moment. Ty masz ludzi do spłacenia, to jest ważne, a nie inwestowanie i pomnażanie kapitału, którego i tak nie masz, który byś musiał pożyczyć i bez sensu to jest. Także trzeba mieć kapitał. Ryzyko utraty kapitału, to każdy powinien wiedzieć, że w inwestowaniu możesz się wyzerować, w każdej inwestycji, obojętnie jak jest genialna i turbo reklamowana, czy to jest bezpieczeństwo od zawsze, typu złoto i nieruchomości, nawet na tych możesz się wyzerować. Bo coś się stanie, jutro odkryją chińscy naukowcy, że można już syntetyzować złoto z wodoru i chloru. Jak? A ja nie znaję, ale kto wie? I wiesz, co się wtedy stanie? No właśnie, to będzie koniec złota, no. Bo się okaże, że można robić je masowo i nikogo to już nie będzie obchodzić. Czy to jest prawdopodobne? Na razie jeszcze nie, ale możliwe na pewno. Wszystko jest możliwe. W związku z czym, no, różnie może być. No widzisz, ktoś, czy dalej na przykład kawalerki po pandemii, gdzie dużo osób starszych na przykład, czyli zamieszkujących małe mieszkania, zmarło, czy to dalej, z różnych powodów, nie tylko z powodów pandemicznych, ale też około tematycznych, tak, że nie dostali się do lekarza ze swoim zawałem i tak dalej, więc czy dalej kawalerka wtedy ma sens, jeżeli tych osób mieszkających w pojedynkę jest po prostu mniej, bo zmarły, więc rynek jest mniejszy, jakkolwiek to podle brzmi, no ale no, tak to działa, nie? Więc no, wszystko się może wydarzyć, nigdy nic nie wiadomo, to jest na pewno ryzyko inwestowania, dlatego się zawsze inwestuje to, z czym się w momencie zainwestowania żegnasz. Krzyżyk na drogę i może coś z tego będzie. I ryzyko myślenia, i to jest dla mnie największa wada inwestowania, ryzyko myślenia o pieniądzach dla pieniędzy. Bo patrz, jak ja robię Instytut Lingwistyki, czyli biznes, to myślę,
Owszem, o pieniądzach tak, bo to się musi wszystko zgadzać, musi zarabiać. Ale myślę o tym, że zatrudnimy fajnych ludzi, międzynarodowych, że będziemy gadać codziennie w różnych językach, że będziemy tworzyć najlepsze kursy ever, że będziemy co 3 miesiące robić ankietę i wprowadzimy wszystko, co ludzie napiszą jako wady naszego kursu, że co by warto było zmienić, to my wszystko wprowadzimy i wszystko poprawimy. I tak w nieskończoność będziemy robić jak Netflix. I to jest kręcące, to jest zabawa, zatrudnianie ludzi. Tu, robimy nowe materiały, o tym wszystkim myślimy robiąc biznes. A wchodząc w Bitcoina czy w akcje, to jedyne, o czym ja mogę myśleć, to jest, czy jak wsadzę tam 3000, to wyjmę 4. Czyli tylko o pieniądzach. No. Wchodząc w Bitcoina, no można dorabiać ideologię, Bitcoin, waluta przyszłości, farmazony, to są wszystko bzdety tak naprawdę. Każdy, kto wchodzi w Bitcoina, to wchodzi, bo myśli sobie, że z 10 tysięcy zrobi 100. I to jest, z jednej strony nie ma w tym nic złego, no co w tym jest złego, że chcemy mieć pieniądze i je pomnażać, no normalna rzecz, ale z drugiej, kurczę, jest takie ryzyko o myśleniu o pieniądzach bez takiej wartości, które one powinny ze sobą nieść, że zwłaszcza na giełdzie to widać, nie? Gdzie gra giełdowa przecież polega na tym, że jeden wygrywa, a drugi przegrywa. To jest gra o sumie zerowej, w przeciwieństwie do biznesu, który każdemu robi radość, tak? Mi daje pieniądze, bo ktoś kupił ode mnie kurs, moim pracownikom też to daje pieniądze, a kursantowi daje wartość w postaci nauczenia się języka. Win, win, win. Z każdej strony. Giełda, żebym ja dostał swoją dywidendę, no dywidendę to może nie do końca. To akurat może być win, win, win. Bo ja wszedłem w akcję danej firmy, ona zarabia, daje mi dywidendę, bo klienci kupili produkty tej firmy, wszystko gra. Ale już jak jest spekulacja, a większość na giełdzie spekuluje, czyli kupię taniej, sprzedam za tydzień drożej, to jest ewidentne granie na czyjąś stratę. No i co? I to jest takie, z jednej strony to też nie jest jakoś niemoralne, bo wszyscy, którzy tam wchodzą, wiedzą, w co grają, nie? To jest jak wejście do kasyna, no chyba wiem, po co tu jestem, nie? Nagle jestem zaskoczony? No nie. Ale z drugiej, no to jest takie płytkie, nie? No, takie, kurczę, no fajnie by było robić coś, co coś zmienia, co buduje jakąś wartość. I to jest minus nieruchomości, właśnie plus nieruchomości akurat właśnie, bo jak zrobisz kawalerkę i ktoś tam zamieszka i ma fajnie urządzone, to jest akurat spoko. Ale w wielu inwestycjach to się tak nie myśli, tylko się myśli, dobra, kupić tanio, sprzedać drogo i zarobić zyliony. Także to jest na pewno minus, którego w biznesie ja aż tak nie widzę. Relatywnie mały zysk w porównaniu do biznesu, inwestycje nie podskoczą do biznesu pod kątem pieniędzy. I to zawsze taka wątpliwość. Jak masz jakieś pieniądze i umiesz już robić biznes, czy otworzyć nową firmę i mieć mniej czasu, bo trzeba ją zorganizować, stworzyć system, ale zarobić na pewno więcej, czy wrzucić tą kasę w jakieś inwestycje i zarobić mało. No ale nie stracić, może w ogóle nie stracić tak naprawdę, bo to często bardziej o to chodzi w inwestycjach, żeby nie stracić na inflacji, na trzymaniu w skarpecie. Także tak to działa i to też jest pewien minus inwestycji, że większość z nich, poza jakimiś złotymi strzałami, w których i tak nie trafisz, same się może czasem trafią, ale tak ogólnie to nie da się ich celowo ustrzelić, to jednak inwestowanie to jest bardzo malutka łyżeczka. Trochę wyprzedzam inflację i tyle. Co jeszcze? Stres, gdy wszedłeś w Bitcoina, on maleje, stres, gdy wszedłeś w akcje, one maleją, stres, gdy wszedłeś w kawalerki, a tu się okazuje, że ludzie umierają, którzy mieszkają w kawalerkach, czyli no, to, że inwestycje co któraś straci, szlag ją trafi, albo nawet nie, ale tymczasowo, tak jak właśnie akcje czy Bitcoin, że idzie se kurs i to jest stresujące, znaczy nie musi tak być i to znowu jest kwestia nauki, ale tak bywa, a na początku tak jest zawsze. Konieczność ciągłej edukacji znowu, czyli z kryptowalut to się wypada w tydzień praktycznie, jak się w tym nie siedzi. Z akcji no w 2 tygodnie. Trzeba śledzić, co się dzieje, zmiany geopolityczne na bieżąco. Nieruchomości są trochę prostsze. Złoto to jest w ogóle mega prosty temat. Tam raz się nauczysz, 2 godziny zainwestujesz i wiesz tyle, ile trzeba. W sumie więcej trzeba, nie trzeba filozofii dorabiać. Więc to zależy od rodzaju inwestycji, ale ogólnie to jest konieczność ciągłej edukacji, żeby nie wypaść. No i co jeszcze? Tendencja do naiwności. Czyli każdy chce inwestować, każdy by chciał 1 000 000 w tydzień i przez to wchodzimy w jakieś głupoty. Czyli Forex. Ja będę milionerem na Forexie, będę day traderem, czyli w dzień wyliczę tutaj wykresy, rano kupię, wieczorem sprzedam i będę milionerem za tydzień. Wszystkie takie rzeczy, które trzeba może przejść na własnej skórze i stracić, żeby zrozumieć, że to jest bez sensu wszystko i że prawdziwe inwestowanie to jest, że dziś wchodzę i zostawiam na rok
a potem może zostawiam na jeszcze 3 lata i to jest inwestowanie. To jest inwestowanie, a nie jakieś takie, bo tutaj wszedłem w jakiś magiczny fundusz, nie wiadomo skąd, ale jakiś pan z obcobrzmiącym nazwiskiem reklamował i za tydzień będziemy mieć w ogóle 36% zwrotu miesięcznie. Tak będzie, tak będzie. Także tendencja do naiwności w inwestowaniu, tak? Bo każdy chciałby mieć dużo pieniędzy bez pracy. No i jak się interesujemy inwestowaniem, to jest ryzyko większe, że coś takiego sobie znajdziemy i sami siebie przekonamy z pomocą jakiegoś oszusta, że warto spróbować, a nie warto. No i ostateczna rzecz, minus, który dla niektórych może być poważny, myślenie prepersowe. No bo jak czytasz akcje, złoto, nieruchomości, to jest cały czas zabezpieczanie się. Czyli czytasz, dobra, złoto jest dobre, ale co ja zrobię ze złotem w trakcie wojny? No i jest myśl, aha, czyli może być wojna. Nieruchomości, dobra, kupię nieruchomości, ale co jak Polska wymrze? Czyli my możemy wymrzeć. A co jak wojna, zburzą te nieruchomości? O matko, a tornada, klimat się pogarsza, zburzą. Aha, czyli klimat się pogarsza, czyli tornada. Akcje, wchodzisz w akcje i mówisz, dobra, czyli trzeba dywersyfikować, te w dolarach, a te w juanach se kupię, no żeby zdywersyfikować, jakby dolar upadł. Ja pierdzielę, przecież jak dolar upadnie, to będzie hiperinflacja, to będzie zmiana porządku światowego i my za tydzień będziemy w ogóle oceniani przez Chińczyków i będziemy mieć chińską apkę, żeby oni mówili, czy my możemy w ogóle na spacer z psem wychodzić. I jest taka myśl, człowiek, który nie inwestuje, dużo rzadziej ma takie myśli. Bo to są myśli około tematyczne w inwestowaniu, bo inwestowanie to jest przygotowywanie się na różne rzeczy. I oczywiście warto się przygotowywać na te rzeczy, ale z drugiej strony to siada na psychikę. Po prostu, bo to już jest w którymś momencie, no są tacy ludzie w internecie, nie? No, po prostu, którzy obwieszczają 17 koniec świata w tym tygodniu. Po prostu, ja pierdzielę, co to się stanie, panie? No już po nas po prostu, już po nas. I mam wrażenie, że im bardziej ktoś się interesuje inwestowaniem, akcjami, złotem, nieruchomościami, tym bardziej mu to siada na psychę. Idą dwie osoby do parku, jeden se pracuje na etacie, niby mało zarabia, niby niezabezpieczony, nawet kredyt ma na 30 lat, no i bawi się ze swoimi dziećmi, rzuca frisbee. Drugi super wyedukowany, mega zabezpieczony, ma nieruchomość, ma akcje, ma złoto skitrane pod tarasem, wstawił i tak dalej. Wydawałoby się, że jest w dużo lepszej sytuacji, ale siedzi i się martwi, bo czy będzie wojna, a co jak będzie wielki reset za tydzień i tyle. Ja się niby naśmiewam z takich osób, a szczerze mówiąc, sam jestem jedną z nich czasem, więc wcale mi nie tak do śmiechu, bo ja widzę, że to naprawdę jest tak, że ja robię czasem wywiad, który wiem, że jest ciekawy, wiem, że da dużo wartości, bo ludzi trochę przestraszy kreatywnie, że oni dzięki temu stwierdzą, dobra, to ja się muszę bardziej zabezpieczyć, to muszę bardziej zadbać o emeryturę, więc to jest pozytywne, ale z drugiej strony sam wysiadam z tego auta po tym wywiadzie i mówię, ja pierdzielę, no już po nas, jak nic, jak ten świat jest straszny. A on nie jest straszny, jego wycinek jest straszny, jasne. Ktoś patrzy na ostatni rok na świecie i widzi tyle rzeczy, które się dziwnie dzieją. Tak jakby no ewidentnie ktoś chciał nam zaszkodzić na różne sposoby, ale dalej to jest tylko wycinek. I ludzie, którzy się interesują inwestowaniem, zabezpieczaniem, to z tego wycinka robią całe swoje życie. Już po nas, panie, reset, jutro Bill Gates po prostu mi powie, czy ja się mogę wysrać. No, myślę, że nie, że my... inwestorzy, przedsiębiorcy, mamy to skrzywienie, ale to jest przesada. To jest przesada. Ja się sam biję w pierś, że to jest przesada, bo aż tak nie jest. No. Żyją ci ludzie i nawet jak są kryzysy, nawet jak są hiperinflacje, wychodzą, protestują, ale dalej jakoś to tam jest. No i zawsze się jakoś to tam kręci i tak dalej. Technologia do tego stopnia jest zaawansowana, że taka klasyczna wojna się nikomu tu nie opłaca, co jest pocieszające, więc wojna cybernetyczna, manipulacje, media, propaganda, jasne, to będzie, jest, było, a my w tym będziemy, byliśmy. Jesteśmy. No i tyle. I to jest poważny minus, o którym niestety w inwestowaniu się nie mówi, bo on jest około tematyczny, niepowiązany, niby, a jednak istotny. Także ja nawet miałem parę razy momenty, że się zastanawiałem, że może nie będę w pewne rzeczy inwestować wcale, tylko dlatego, że edukacja w tych tematach wymaga ode mnie czytania i edukowania się w rzeczach, których wolałbym nie wiedzieć.
tak? Czyli tematy geopolityczne. Czasem bym wolał nie wiedzieć, jak to działa z tymi Chinami, jak to wszystko funkcjonuje. Chyba lepiej by mi było, gdybym no, nie wiedział wszystkiego. Znaczy i tak nie wiem wszystkiego, no, ale czasem mam wrażenie, że wiem więcej niż potrzeba dla zdrowia psychicznego. Także to jest ryzyko inwestowania. No i już długo, tak. I teraz jeszcze to podsumuję. Ostatecznie na koniec, jak zmienić kwadrant? Szybkie zasady. Pierwsza zasada, nie narympał. Jak chcesz zmienić kwadrant, nie pasuje ci, że byłeś pracownikiem etatowym. Chcesz być przedsiębiorcą, docelowo inwestorem, nie narympał. Czyli nie, kurczę, jak fajnie nagrał, jakie te kwadranty są lepsze. Żono, rzucam jutro pracę. Powiem temu gnojowi, że już tam nie przyjdę, teraz mi to lotto. Nie! Świat wymaga czasu, zmiany wymagają czasu. Jest taki mit, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Nie jest to prawda. Ryzyko może być moderowane, czyli jakieś musi być w życiu, ale nie maksymalne. Tak, czyli jakieś ryzyko trzeba podjąć, bo jak otworzysz swoją firmę na spółkę z o.o., to jest mniejsze ryzyko, nie możesz zostać bankrutem, ale otwórz ją po godzinach. Po godzinach, zostań dalej w pracy, jak nie masz poduszki finansowej, spłacaj swoje zadłużenia. Firma po godzinach, powoli, da się. Bez tych mitów, że ojej, bo jak praca mnie blokuje i nic nie mogę zrobić. Kurczę, jeśli klasyczny przedsiębiorca potrafi czasem pracować na 3 etaty, to znaczy, że się da, że na 2 etaty też by dał radę. Więc jak 1 etat mu zostanie w pracy, a 2 zrobi w swojej firmie, też da radę. Czy to będzie ciężkie, straszne? Tak, ale no nie, już nie róbmy takich historii, że po prostu ta praca, którą mam, to jest po prostu, jakby nie to, to ja już bym był miliarderem. To wiesz co? To sobie spójrz uczciwie w twarz, w lustro i powiedz, kurczę, a może jakby nie ja, to bym był miliarderem, no. I tyle. Także nie narympał, nie na zasadzie, dobra, jestem samozatrudniony, teraz chcę być biznesmenem, jutro rekrutacja, zatrudniam 7 osób. No, jak cię stać? To spoko, ale może powoli. Może najpierw zleć jednej osobie po 5 zadań więcej. Tak? Daj jej dostęp do konta, daj jej więcej opcji do zlecania, obejrzyj mój odcinek o zlecaniu, wybierz, co można pozlecać, zatrudnij jedną osobę, która będzie robiła dużo rzeczy, będzie generalistą, przeczytaj 48-godzinną dobę, zacznij zarządzać swoim czasem lepiej i czasem innych ludzi. Po kolei, potem drugi krok, trzeci, piąty, dziesiąty. Nigdy narympał się nie zmienia kwadrantu. Kolejna rzecz, nie pal mostów. Czyli, dobra, rzucam pracę, no to szefie, ja dziękuję za wszystko, tak naprawdę to jak już tu nie pracuję, to chciałem szefowi powiedzieć, że ty to jesteś gnój, tak naprawdę. I jakie to jest, ty masz szczęście, człowieku, że ja ci nigdy nie dałem w ryja. Po prostu wtedy, jak mi powiedziałeś, że mam zostać na 3 godziny dodatkowo, a wiedziałeś, że mam dziecko w szpitalu, jakbym cię wtedy rozwalił o chodnik, ażby się przestał ruszać. I teraz ci to mogę powiedzieć. A w zasadzie, co ci będę mówić? A dam ci w ryja. Nie, tak się nie robi. Ani w pracy etatowej, w samozatrudnieniu, w biznesie, w życiu prywatnym. Nigdy się tak nie robi. I w życiu każdym trzeba być Krzysztofem Ibiszem, który mówi... Ludzie mi zarzucają, że ja mam 2 nieudane małżeństwa. To jest bzdura. Ja miałem 2 świetne małżeństwa, tylko się skończyły. Wow. Psz. I tak się też robi biznes. Nie, bo wiecie, ja z kimś tam współpracowałem, ale no, jest taki gnojek tak naprawdę, to on jest głupi. I tyle. Nie można tak robić. Znaczy, wszystko można, no ale to jest głupie. Nie pal mostów. Nigdy nie wiesz, co, gdzie, kiedy... Gdzie się wasze drogi zetną z powrotem, gdzie znowu się spotkacie, nigdy tego nie wiesz, a nawet jakbyś wiedział, że z tą osobą się nigdy nie spotkasz, to nie widzę powodu, żeby komuś psuć krew. A, wygarnę mu. Ale po co? Co ci to da? Znaczy, dobra, wiem, co ci to da. Vendetta. A co jemu to da? Co to światu da? Czy lepiej wszystkim będzie? Wiesz, ile razy ja się powstrzymałem od tego, żeby komuś coś wygarnąć. I nawet jak wyszło, ktoś we mnie nie wierzył, mówił, to nie dasz rady i tak dalej, a ja potem dawałem radę i mnie kusiło. Tak, teraz pójdę tam i mu powiem, a i co? Jak tam? A potem myślałem, kurczę, jakie to jest głupie. A co to komu da? Mi da jakąś dumę, która w tym wydaniu jest płytkim uczuciem, jemu popsuje dzień, świat będzie gorszy, bez sensu, także nie palimy mostów, jak zmieniamy kwadranty.
Nigdy nie wiesz co, jak. Zawsze zostawiaj za sobą dobre wrażenie wszędzie. Nawet jak cię wkurzali w tej firmie i tak dalej, pożegnaj ich wielkim dziękuję. Dzięki za te lata, które tu spędziłem, wiele się nauczyłem, wiele wyzwań było przed nami, czasem się dogadywaliśmy lepiej, czasem gorzej, ale dzięki bardzo. Tak powiedziałem swojemu szefowi z pracy w ochronie. Nie powiedziałem, a bo ty mi tu dałeś po Sylwestrze na 6 rano pracę. Powiedziałem mu, dzięki szefie, fajnie było, ale właśnie dzięki temu wszystkiemu ja zrozumiałem, że ja chcę mieć swoją firmę, że ja chcę sam decydować o swoim grafiku. I tak się trzęsłem, jak mu to mówiłem, a szef do mnie mówi, kurczę, pierwszy człowiek w mojej karierze, który tu jest i który to zrozumiał, o co tu chodzi. Szacun, Maciek, trzymam za ciebie kciuki, niech ci się kręcą interesy i niech ci będzie jak najlepiej. I dla mnie to był szok. Pozdrowienia dla Emila, właściciela firmy ochroniarskiej Emil, jeśli to pamięta. Także, bo to było lata temu. W każdym razie, tak to właśnie funkcjonuje. Nie palimy mostów nigdy. Życzmy sobie wszyscy wszystkim jak najlepiej. Tak jak ja najlepiej życzę Emilowi. Nie wiem, jak mu się wiedzie, ale mam nadzieję, że dobrze. Co jeszcze? Sprawdź swoje ryzyko. Czyli zabezpiecz się przed ryzykiem. Po pierwsze, bierzesz kartkę i długopis i to trzeba zrobić. Wypisz, co ryzykujesz zmieniając kwadrant. Tak? Czyli byłem pracownikiem, otwieram firmę, ryzykuję. Stratę pieniędzy ryzykuję, że mi nie wyjdzie, że się będę wracać na etat, bo też jest takie ryzyko przecież. Ryzykuję to, to, to i to. A następnie wypisz, jakie są rozwiązania. Czyli, dobra, ryzykuję bankructwo, że skończę w długach. Rozwiązanie, spółka z o. Nie możesz wtedy skończyć w długach. Możesz wtedy skończyć na zero, ale nie w długach. Inne rozwiązanie, inwestor, który bierze na siebie ciężar inwestycji. Nie możesz wtedy skończyć w długach. Ryzyko, że jak się zadłużę, to moja żona, mąż też popłynie na dno. Rozwiązanie, rozdzielność majątkowa. Więc jak nie idziemy na rympał, to nie udajemy, że ryzyka nie ma, tylko rozpisujemy je i zastanawiamy się, jak je zminimalizować, żeby ono dalej było, ale już mniejsze. Ryzyko wypłaty co miesiąc. Rozwiązanie, zatrudnić na razie tylko jednego człowieka na pół etatu na przykład, potem mu zwiększyć etat, a dopiero potem drugą, trzecią, piątą osobę. Wypisz ryzyka i co dalej? Idź po kolei. Nie da się wskoczyć do kwadrantu I znikąd. Tak samo do kwadrantu B też się nie da wskoczyć. Do kwadrantu B idzie się przez kwadrant S. To jest naturalna droga. Najpierw zakładasz swoją firmę, robisz tam, jesteś wyrobnikiem i robisz wszystko. I tylko chodzi o to, żeby się opamiętać w momencie, gdy pojawiają się pieniądze, że ty, to już jest ten moment, tak? Robiłem rok, harowałem dzień, noc, w czasy odwołałem i w końcu zarabiam tyle, że mogę kogoś zatrudnić. I wtedy trzeba kogoś zatrudnić, bo większość w kwadrancie S powie, oj nie, jeszcze za wcześnie, nie, jeszcze rok, jeszcze dwa, jeszcze 600. A twoim zadaniem jest wtedy przejść z S do B. Nie da się zrobić B, tak po prostu, dzień dobry, teraz będę biznesmenem, chodźcie, zatrudniam 10 osób. Robią tak niektórzy ludzie, biorą inwestora, robią startup i robią żałosną firmę, bo nie umieją zarządzać ludźmi, sami jeszcze się siebie nie przeciorali przez biznes. Prawie zawsze wychodzi to tragicznie. Dlatego droga do B wjedzie przez S i tak to wygląda. Dogadanie się z rodziną. Twoja rodzina najprawdopodobniej rozumie tylko kwadrant P, więc dogadaj się z nimi, zamiast wszczynać wojnę. Wiecie co? Ja teraz będę biznesmen. Ja się naoglądałem wieczorka takiego w internecie. On chwali bycie biznesmenem. I to, że wy tego nie kumacie, to wiecie co? No, tyle wam powiem. Tak się nie robi. Jak się robi? Słuchajcie, chcę spróbować swoich sił w biznesie. Wiem, że jest to mega trudne i że może nie wyjść. Chociaż, szczerze mówiąc, to nie wierzę, że mi nie wyjdzie. Jestem przekonany, że mi wyjdzie. Ale być może nie wyjdzie. Więc prośba do was, drodzy kto? Bracia, siostry, żono, mężu, rodzice, dzieci, obojętnie, jaka tam twoja sytuacja, przyjaciele. Nie mówcie mi po drodze od razu, że to beznadzieja, że skończę w więzieniu albo z długami, że to bez sensu i tak dalej, że potem już nigdzie etatu nie dostanę, jak mi biznes nie wyjdzie. Może będziecie mieć rację, ale zostawcie to dla siebie, bo w tym czasie ja nie potrzebuję takich rzeczy. Tak samo jak polska drużyna wychodzi na boisko, oni nie potrzebują wiedzieć, że są słabsi, mimo że pewnie są, niż Brazylia, z którą staną w szranki.
Nie potrzebują tego wiedzieć w tym momencie. W tym momencie oni potrzebują maksymalnego skupienia i gramy, jakbyśmy byli najlepsi na świecie. No potem to nie wychodzi, bo jednak rzeczywistość, ale w tym momencie nikomu nie potrzeba takich wiadomości. Więc droga rodzino, dajcie mi szansę. Ja chcę tutaj spróbować swoich sił. No i zobaczymy. Jak wyjdzie, to będzie nam wszystkim lepiej. Jak nie wyjdzie, no to przez moment pewnie nam będzie gorzej, bo trzeba będzie pewne rzeczy spłacić. No i tyle. Tak się to załatwia. Tak? Czyli oni mogą nie rozumieć, ale mogą zaakceptować. I tego my szukamy. Nie szukamy zrozumienia i tego, żeby wszyscy skakali pod sufit. Ja pierdzielę, ty wreszcie zrozumiałeś, że będziesz biznesmen. Brawo, brawo. Tego nie oczekuj. Oczekuj, jak dobrze wytłumaczysz, to czego możesz oczekiwać, to dobra, niech ci będzie. Spróbuj, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja się nie będę odzywać przez ten czas. Fajnie by było, ale szczerze mówiąc to, nawet ci nie powiem, co uważam. Powodzenia. No i już. I to jest fajne rozwiązanie, dojrzałe i spoko. No i gotowość na porażki, zeszyt porażek. Kiedyś stworzyłem takie coś w biznesie, jak zajmowaliśmy się właśnie tak trochę sprzedażą bezpośrednią. Ludzie nam odmawiali, mówili, że jesteśmy śmieszni, że kosmetyki sprzedajemy i tak dalej. Mieliśmy wtedy zeszyt odmów. Pisaliśmy każdą odmowę i ktoś, kto miał 500 odmów naliczonych, na pewno zarabiał kilka tysięcy już miesięcznie i miał auto służbowe i tak dalej. To było na 100% pewniackie i to przełożyłem do innych biznesów. Zeszyt porażek. Prowadzenie biznesu, zmiana kwadranta. To są porażki. W naszym społeczeństwie dobrze jest nie popełniać porażek i przez to łatwiej jest być pracownikiem niż biznesmenem, który żyje z porażek tak naprawdę, ciągle je popełnia, ciągle coś zawali, ciągle robi źle, musi naprawiać, łatać dziury. Dlatego taki zeszyt porażek, że ja oczekuję tych porażek, że ciekawe, co jutro zawalę, ciekawe, gdzie dam ciała, ciekawe, co wam się na przykład nie spodoba, jak nagrywam ten program, ciekawe, za co się wkurzycie. Znaczy, wolałbym, żebyście się nigdy na mnie nie wkurzyli za nic, a z drugiej strony pokora uczy, że prędzej czy później się za coś wkurzycie, coś wam się nie spodoba, uznacie, że coś przegiąłem i trzeba to wycofać i naprawić, przeprosić, no i to, tak jest, no i co, no, tyle i zeszyt porażek wpisuję, dobra, zawaliłem tutaj to i to. Powiedziałem tutaj o zdanie za dużo, tego można było nie gadać, bo to było niepotrzebne nikomu. I tyle. I wpisujesz taki zeszyt porażek. Płaciłem za duże podatki, tak? Nie bałem się, albo nie miałem rozdzielności majątkowej, albo nie miałem spółki z o.o. i przez to wpadłem w tarapaty. Wpisujesz te porażki, te błędy tam, przez to je oczekujesz. A dobra, będzie jutro kolejny, pojutrze kolejny błąd i tak dalej, tak zwany błąd, a tak naprawdę edukacja. Szukaj pasji, to jest kolejna rada. Skoro już zmieniasz kwadrant, to rób coś, co cię kręci. No po co nie? Jak prawdopodobnie miałeś pracę, która cię nie kręci, no to chyba po to warto otworzyć firmę, nie tylko żeby zarabiać więcej, ale też żeby się realizować, żeby robić coś, co jest dobre, żeby zarabiać na pasji. To jest możliwe prawie zawsze, może nawet zawsze, tylko czasem trzeba więcej pokminić, zarabia się na pasjach świetnie. I to nie jest żaden mit, żadne coachingowe gadanie, tak po prostu jest. Łykaj wiedzę, kolejna rzecz, czyli jak chcesz być przedsiębiorcą, biznesmenem, łykaj wiedzę z tego zakresu. Czytaj książki, szkul się, oglądaj te programy tego typu i mojej konkurencji tak zwanej. Łykaj wszystko, jak leci, tony, audiobooki, wszystko. Wszystko, żeby przesiąknąć tym, bo to jest całkiem inny świat. Każdy kwadrant to jest inny świat. Jak chcesz być inwestorem, to samo. Co tam się dzieje w tym świecie inwestycji? Trzeba łykać tą wiedzę. Kolejna rzecz, znajdź ludzi, którzy w tym są. No bo jak jesteś pracownik etatowy, chcesz być biznesmen, no to jasne, z książek dużo się można nauczyć, ale dobrze też mieć kontakt z tymi ludźmi. Gdzie ich znaleźć? No, w internecie, na naszej platformie Nowoczesna Firma, w komentarzach tutaj pod tym nagraniem, na naszej grupie Biznes 2.0 na Facebooku. Oni tu są. Oni tu są i nawet na przykład na naszej platformie Nowoczesna Firma ludzie regularnie organizują spędy. 7. spotkanie NF Gdynia. I się spotykają, jadą, piwko piją i tak dalej. I to trzeba robić. Znaczy nie trzeba pić piwka, jak ktoś nie lubi, ale spotykać się, poznać tych ludzi na pewno warto. Jest coś takiego, co kiedyś się nazywało terminowanie u kogoś, czyli celowe zatrudnianie się u kogoś nawet za free. Po to, żeby z nim obcować, żeby móc się u niego uczyć, rozwijać, pracować z nim, zobaczyć jego firmę od środka i w przyszłości też zostać przedsiębiorcą. Świetna rzecz. Sam to robiłem w przeszłości. Bardzo mi to pomogło. Także
też jest to ciekawy patent. Więc tych możliwości jest trochę. Są różne eventy, spędy dla przedsiębiorców, konferencje biznesowe. Warto sobie poszukać i to robić, żeby tych ludzi znać. Bo jak ich znasz, to świat się zmienia. Nagle słyszysz te rozmowy i tak by w ogóle była alternatywna rzeczywistość. Także to, co jeszcze mam do powiedzenia. No i tyle w zasadzie. No co ci będę? Wszystko, co chciałem powiedzieć, to w tym bardzo długim odcinku powiedziałem. Jeśli dotarłeś do końca, to ja ci bardzo dziękuję i szacun. Jednocześnie z jednej strony przepraszam za tak długi odcinek, z drugiej uważam, że to jest tak ważny temat, bo on tak ryje banie, mówiąc kolokwialnie, i tak jest to potrzebne, że chciałem przegiąć dzisiaj. Także sorry, że przegiąłem z czasem, ale jak dotrwałeś do końca, to napisz coś. Napisz, nie wiem, dotrwałem do końca. Tyle w komentarzach. Mam nadzieję, że ci się podobało. Przekaż proszę osobom, które być może też chcą zmienić kwadrant, albo mają kogoś w rodzinie, którego potrzebują zaakceptować, że on chce zmienić kwadrant. Myślę, że wtedy stworzymy fajniejszy, lepszy świat, gdzie biznes będzie działał na korzyść biznesu i na korzyść pracowników, pracownicy na korzyść biznesu i swoją. Po prostu będzie lepiej, nie? To o to tutaj chodzi, żeby było lepiej tobie, nam i całemu krajowi. Może brzmi górnolotnie, no ale w sumie tak to trochę działa. Dzięki bardzo za obejrzenie. Zapraszam cię na ekspertia.com.pl po nasze książki. Pamiętaj też, że do końca tej niedzieli mamy promo na kurs Krzysztofa Ibisza z wystąpień publicznych. Bardzo fajny materiał. Mamy już pierwsze opinie naszych kursantów, także widać, że się udał. Zresztą ja byłem przy nagrywkach na backstage'u, także widziałem na bieżąco, że się mega udał, więc uważam, że warto. Jakbyś uznał, że nie warto, to jest gwarancja satysfakcji, więc zwracamy kasę w ciągu 30 dni. Możesz się zgłosić po to, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Także do końca tej niedzieli, więc zapraszam na getskills.pl. Link zresztą pod tym nagraniem. Dzięki bardzo jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Powodzenia!